I pan profesor Bramström przeszczepia macicę. Z różnych ludzi do różnych ludzi. I to się udaje. Okay. Pierwsze takie przeszczepienie chyba miało miejsce w 2012 albo 2013 roku. I sąsiadka oddała macicę, 40-paroletnia, oddała macicę swojej sąsiadce, która miała wrodzony brak macicy. Właśnie po to, żeby mogła zajść w ciążę. I mogła zajść w ciążę, tak. Mm. Więc przeszczepiono macicę, zrobiono procedurę in vitro, dano leki immunosupresyjne, dotrzymała, zrobiono cięcie cesarskie, dziecko się urodziło, wycięto macicę tą przeszczepioną, no bo to jest taki inkubator. A, okay. Czyli to była... Czyli to jest chwilowo. Na 40 tygodni, no trochę mniej oczywiście, no tak, tam 36 chyba wtedy było. No i tyle. Bo zdrowa... Więc można, ale w Polsce jest to... Nie wolno tego robić. Buongiorno wszystkim i witajcie w kolejny odcinek tego podcastu Buongiorno. Tutaj ze mną Oskar Dąbkowski i dzisiaj mamy taką świeżo narodzoną rozmowę, bym powiedział. Taką, wiesz, młodziutką. Tak, nie dziecinną, ale dziecięcą, bo tego wątku będzie sporo, albowiem naszym gościem będzie lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, magister fizjoterapii i członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników i wiele różnych ma funkcji. Bardzo zaangażowany i aktywny zawodowo, ale jest to również człowiek z wieloma ciekawymi pasjami. Oj tak. I ma 5 gwiazdek na Znany Lekarz. I bardzo dużo opinii, co jest trudne super do osiągnięcia. Dlatego wpadł do nas, do podcastu. Witamy tutaj u nas w studiu Wojciech Falecki. Dzień dobry. Da się to obniżyć trochę, czy to jest... No, nie, chyba to już jest najniżej. Najniżej jak się da. No dobra. Możesz wyżej krzesło. O, no to widzisz, zawsze jest jakieś... O, zawsze jest jakieś rozwiązanie, bo z tych wysokich jestem człowieków. A ty, Wojtku, nie masz podcastu swojego? Czy jednak? Nie, czy nam się nie udzieliło? Nie mam podcastu, bo doba jest za krótka. Ach, okej. Okay. Bo pamiętajcie jednak, że ja jestem full-time doktor, no po prostu. No. Jakbyście spędzili 400 godzin w pracy w gabinecie albo w szpitalu, to byście mieli pewną, że tak powiem, wyobrażenie na to. 400 godzin. No, między 360 a 400. Nigdy więcej niż 400 nie pracowałem, ale teraz miałem taki przed urlopem, raz w roku na urlopy, takie 10-12 dniowe jeżdżę, no to 103 godziny. Ale to nie jest rekord, bo mój rekord jest 109. W tygodniu. To jest strasznie dużo. No. Jak ty to robisz? Normalnie. Po prostu. Do pracy. No. Jak znalazłeś czas, żeby przyjść do nas dzisiaj do podcastu? Miałem wolne popołudnie. Okay. I wcześniej skończyłem gabinet. W sensie pracy w gabinecie miałem mniej pacjentek zapisanych i wczoraj asystentce powiedziałem, że mam taką aktywność po południu, że do 19 muszę skończyć. No to dobrze, doktorze, oczywiście ogarniemy to, więc zacząłem wcześniej, skończyłem wcześniej, żeby tutaj z wami być. Natomiast bardzo łatwo nabije się godziny dyżurami, no bo dyżury są w naszym systemie ochrony zdrowia 24-godzinne. Więc ja zaczynałem pracę 7.30 i 7.30 ją kończyłem. Ale teraz się nabrałem, miałem jeden z ostatnich dyżurów swoich w klinice, tam gdzie jest zmiana czasu. I dotarło to do mnie gdzieś w połowie dyżuru, że pracuję godzinę dłużej, za którą mi nikt nie zapłaci. Ale to już właśnie trzeci raz było z rzędu, tak, że pracuję w te dni, kiedy jest zmiana czasu z letniego na zimowy, a tylko dwa razy w życiu miałem dyżur wtedy, kiedy tą godzinę odzyskuję, wtedy, kiedy z zimowego na letni się przenosimy, nie? No ale wtedy jest krócej, kiedyś dłużej. Wychodzi na zero generalnie. Tak. No trzeba trochę poczekać, żeby nadrobić. Ale tak, nie jestem rekordzistą, bo koledzy, którzy pracują w pogotowiu ratunkowych i na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, no to oni mogą wykręcić po 500, po 600 godzin w miesiącu bez żadnego problemu. No, nie ma większej nagrody i większego szczęścia niż noc spędzona we własnym łóżku, a nie na łóżku szpitalnym, bo oczywiście jest tam gdzieś tam zarzut do nas. Czy tam, ale na dyżurze to się wyśpisz, na dyżurze się nie śpi, na dyżurze się czuwa. To nie jest sen. Bo to cały czas w razie czego jesteś w gotowości. Jestem ginekologiem położnikiem, więc wiele lat pracowałem na sali porodowej, potem pracowałem w izbie przyjęć, którą pracę bardzo lubiłem i lubię. No się najwięcej zawsze tam dzieje. No ale siłą rzeczy jest tak, że wielokrotnie wstawałem w nocy i tak patrzę, tak nasłuchuję, wstałem. Przyszła pacjentka do porodu, czy nie? Z patologii ciąży przyszła, czy nie? Podłączyli ten zapis, czy nie? I tak słucham, podstawiam uchoczy.
no, zpisze się ten zapis czy nie. No i tak. Czyli głowa cały czas pracuje. Cały czas pracuje po takim dyżurze, nigdy nie ma możliwości się wyspać. Nie wyspałem się nigdy na dyżurze. Nie odpocząłem na dyżurze, bo na dyżurach się czuwa, pracuje. Cały czas jest coś, co trzeba zrobić po prostu. Czy to stereotyp i mylne wyobrażenie? Ale absolutnie. A łóżka wcale nie tak wygodne, jakby się mogło wydawać. Powiedzmy, że sprężyny wbijają się w każdą część twojego ciała. Może tak to skontatuję ostatecznie. No dobra, to zaczęliśmy jak zwykle. Zaczęliśmy jak niechcący, zwykle, tak. Niechcący przed czasem, więc witamy. Chcący przed czasem, a właśnie na czas. Witamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Buongiorno. Już się przywitaliśmy, więc to standardowo pro forma. Wojtek zaczął od opowieści o tym, jak mieści 24 godziny w 24 godzinach, a wiem, że na tę okoliczność Mateo ma pierwsze oficjalne pytanie. No właśnie tak. No ile dzisiaj już dzieci się urodziło pod twoimi rękami? Ja teraz akurat jestem na etapie zmiany z kliniki, więc ja mam poranki szczęśliwie wolne i mogę sobie trochę odpocząć, więc rzeczywiście korzystam z tak zwanego życia i mogę się trochę dłużej wyspać u siebie. Natomiast na takie pytanie ciężko jest odpowiedzieć, bo może być tak, że urodzi się troje, czworo dzieci, a może być tak, że dopiero te dzieci będą się rodziły po 15, po 16. Okay. Porodu się nie da dokładnie przewidzieć. My możemy przewidywać, kiedy to się może zacząć, czyli to gdzieś tam po 37 tygodniu ciąża jest donoszona, ale jeżeli ciąża ma w sobie jakąś patologię, o których nie będę raczej starał się dzisiaj mówić, bo jestem trochę po pracy już, ale pewnie pytania medyczne będą, no to oczywiście może się zacząć w każdej chwili, kiedy jest ta ciąża zagrożona, z porodem przedwczesnym i tak dalej. Natomiast nie możemy powiedzieć pacjentce, urodzi pani dzisiaj o 15.40. I proszę się nie spóźnić. Proszę się nie spóźnić. No tak, tak nie ma. Też są czasem przesunięcia, że miała pacjentka mieć rano cięcie cesarskie, coś wypadło, coś spadło i będzie to cięcie następnego dnia. To jest położnictwo. To nie jest, tego nie da się do końca wszystkiego zaplanować, ale dzięki temu to jest tak kręcące, bo to jest taka adrenalina, która no, wyzwala w tobie gdzieś ostatnie siły energii i o 5.20 idziesz do porodu i nie wiesz, co się stanie. No bo albo większość oczywiście dzieci rodzi się zdrowa, ale ja muszę gdzieś tam mieć w głowie z tyłu, może pójść to i tak, nie tak. Także muszę być przygotowany na najgorsze, oczywiście licząc na najlepsze, no tak. Że się wszystko jakby poukłada tak, jak zgodnie z planem sobie to zaplanowaliśmy i sobie wymyśliliśmy. Ale to jest takie, to jest taka tricky praca trochę. No. Ale taki cały czas nie możesz sobie pozwolić na odpoczynek do końca. No czasem weekendy miałem wolne. To już mówiliśmy, że... Ale niekoniecznie, ponieważ jeżeli dziecko zacznie się rodzić... My pracujemy w systemie takim, że szpitale są otwarte 24 godziny. 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i tak dalej, 12 miesięcy i tak dalej. Także zawsze jest ktoś na dyżurze i zawsze jest ktoś po dyżurze. Tylko pytanie, kto jest gdzie. Natomiast dzisiaj miałem troszkę mniej pacjentek, bo w czwartki mam mniej. To nie jest kilkadziesiąt czy kilkanaście, to jest kilka, ewentualnie kilkanaście pacjentek, bo czwartki robię sobie takie trochę wolniejsze. Ale dzisiaj kilka bułasów widziałem, także takich na początku ciąży i takich też już przy końcówce. A to nie jest tak, że właśnie ciążę śledzisz od początku do końca, do narodziny dziecka? Bo ja zawsze tak myślałem. Okej, znaczy trochę masz rację, trochę nie. Pacjentka gdzieś na początku, zanim zrobi test ciążowy, zawsze mówię, że robimy test ciążowy, czekamy 2 tygodnie, bo wcześniej to trochę nie ma sensu. I jak pacjentka mówi, że wczoraj zrobiła test ciążowy, a dzisiaj jest u ginekologa, chce zrobić badanie USG, to w tym pudełeczku i w tym telewizorku, jak ja to czasem mówię do pacjentek, to po prostu nic nie zobaczymy i to jest trochę bez sensu nawet robienie takiego badania. Chyba, że mieliśmy jakiś tam obciążony wywiad w przeszłości, chcemy zobaczyć, że chociaż jest ten pęcherzyk ciążowy. Natomiast generalnie 6-7 tydzień to jest idealny moment na zobaczenie takiej ciąży. Na początku te wizyty są oczywiście częstsze, co tydzień, co dwa, ale bardzo szybko przychodzą w ten system co miesiąc. I rzeczywiście ja pracuję w tym systemie, że oglądam swoje pacjentki raz w miesiącu i znowu przy końcówce ciąży jedną taką wizytę zlecam
dodatkową po 2 tygodniach od ostatniego spotkania. I jeżeli jest, umawiamy się na poród przez cięcie cesarskie, no to nie ukrywam tego, że ja zawsze lubiłem swoje cięcia robić, no bo opiekuję się tą pacjentką od samego początku, ba, czasem prowadzę tej pacjentce drugą, trzecią, czwartą ciążę, bo już parę lat pracuję, więc siłą rzeczy mam takie pacjentki, którym prowadziłem przed 3 ciąże i to jest wielkie wyróżnienie, jak pacjentka po raz trzeci zaufała tobie i po raz kolejny będziesz prowadził taką pacjentkę w ciąży. Natomiast jeżeli chodzi o poród siłami natury, tutaj bardzo dużo mają swoich obowiązków i swojej pracy, bo to jest niezależny zawód od naszego położna. Ona prowadzi poród, nie my. Oczywiście wtedy, kiedy ten poród z fizjologicznego robi się patologiczny, to wtedy, czy przedwczesny, no to wtedy taka położna oddaje ten poród lekarzowi, no bo tak jest prawo. Natomiast... A jest coś takiego położny i położny? Czy to jest... Położny i położna to są osoby, które skończyły położnictwo, kierunek położnictwo. Tak, ale chodzi mi o to, że... A ja jestem położnikiem, lekarzem ginekologiem położnikiem. Okay. A jeszcze zadam ci jeszcze jedno trudniejsze pytanie. Okej. Okay. Położna, położnik, położnica. To już nie jak to już ta trzecia osoba. To już za trudna zagadka. Położnica to jest kobieta, która właśnie urodziła dziecko. To jest położnica. Położnica. No dobra, Mateo miał ten pytanie językowe, bo nie mógł do końca zrozumieć różnicy między położnikiem a położną. Położna nie jest lekarzem. Okay. Położna nie jest lekarzem. Położnik jest lekarzem. Okay. Ja się zawsze przedstawiam pacjentkom, że Wojciech Chwalencki, jestem położnikiem, no bo to jest moje główne zajęcie pracy, no bo w skrócie oczywiście ginekolog, położnik, czy tam, to jest jedna specjalizacja, tego się nie rozdziela. Natomiast przynajmniej u nas w kraju. Nie wiem, jak jest we Włoszech, ale w Stanach Zjednoczonych... Ty powinieneś wiedzieć, nie ja. W Stanach Zjednoczonych są dwa zawody, w sensie dwie specjalizacje. Jest ginekolog i jest położnik. To są dwa różne zawody. Mimo, że po studiach medycznych, w sensie po studiach lekarskich. No. A w Polsce jeden. Tak? Taka jest tak konkluzja. Jest. Tak to zrozumieliśmy. Dobra, Wojtku, o twojej pracy trochę. Tak. Dobrze zgaduję, że będziemy cię trochę pytać, mimo tego, że wyszedłeś z gabinetu, ale postanowiliśmy dzisiaj cię trochę przemaglować i przegrilować na tę okoliczność. W jednym z wywiadów, który sobie obejrzałem z tobą, nie ma ich wbrew pozorom wcale tak dużo. I bardzo dobrze, bo o to chodzi. żeby było ekskluzywnie w miarę. Powiedziałeś, że prowadzisz sobie jakieś statystyki, bo oczywiście bazujecie zawodowo na statystykach różnych, pewnie dostarczanych przez GUS, etc., etc., ale podobno ty tam robisz swoje zapiski. Chciałem powiedzieć, czy udało ci się zapisać do tej pory, ile przyjąłeś porodów, ile dzieci urodziło się w twoich rękach, nie na podczas dzisiejszej zmiany bynajmniej, ale też podobno istnieje taka tendencja, że rodzi się coraz więcej bliźniaków i ciąż wielorakich. Czy to jest prawda i z czego to wynika? Dobra. Od pewnego momentu się nie liczy. Przy ilu porodach? Okej, pierwsza część. Pierwsza część pytania. Od którego momentu się nie liczy? Od momentu, czyli ile kiedy, pykło? Od momentu, kiedy jak zdajemy egzamin specjalizacyjny, to musimy zdać test i różne dziwne pytania związane z nimi mamy zadawane, a potem musimy zebrać swoje procedury, ile my w czasie tych 5-6 lat specjalizacji, chociaż specjalizacja jest 5-letnia, ile my zrobiliśmy procedur, ile wykonaliśmy cięć cesarskich, ile wykonaliśmy badań USG, ile wykonaliśmy operacji usunięcia narządu rodnego i tak dalej. Więc liczy się do tego momentu, a potem już się nie liczy. Okej, okay. Potem leci, po prostu jakby codzienna praktyka. Potem to się po prostu robi. I pamiętam takie dyżury, że na przykład zrobiłem 11 cięć cesarskich. No to taki dyżur pamiętam, bo ten dyżur zapamiętam pewnie do końca życia. I na pytanie mojego profesora, mojego szefa, bo było 12 porodów tej nocy, i było 11 cięć. No a co z 12? Ja taki podparty w bibliotece kliniki nie zdążyłem, panie profesorze. To się spojrzał na mnie z politowaniem i prawie, że kazał mi wyjść z tej sali odpraw, ale rzeczywiście było bardzo dużo pracy, bo w zasadzie co godzinę robiliśmy cięcie cesarskie. Tak, nie zdążyłeś zrobić wtedy cięcia, bo rozumiem, że kobieta urodziła siłami natury po prostu, no, więc jakby czasem po prostu leci. Jak już leci, to już leci. Okay. Więc ja takich statystyk nie prowadzę. Ostatnio zobaczyłem sobie z czystej ciekawości, bo minęło 5 lat w jednym z gabinetów, których przyjmuję, i zobaczyłem, ile porad udzieliłem. To nie można powiedzieć, ile pacjentek przyjąłem, bo tego ciężko policzyć oczywiście. No tak. Ale kilka porad na jedną pacjentkę może być przynajmniej, prawda? Dokładnie. 8-9 to tyle mniej więcej jest wizyt w ciąży, no to łatwo policzyć. Ale udzieliłem około 10 tysięcy porad w tym miejscu przez ostatnie niecałe
no 5 lat, 4,5 roku tam pracuję. Z czystej ciekawości po prostu odpaliłem statystyki, suwakiem na dół przejechałem i zobaczyłem liczbę 10 tysięcy. Dużo, mało, ciężko powiedzieć. Moim zdaniem chyba już całkiem przyzwoicie. W twoim zawodzie mam wrażenie, że te duże, duże liczby to jest jakiś taki standard, jak już się dosyć długo pracuje. Zresztą koresponduje to nam trochę z taką wiadomością, która pojawiła się ostatnio w świecie, do której ty też się odnosiłeś u siebie na Instagramie. Mianowicie, nie wiem, Mateo, czy ty wiesz... 8 miliardów ludzi na świecie. Tak, to jest w ogóle hit. Dokładnie. I ty to zobrazowałeś bardzo ciekawym zdjęciem, zdaje się, z Chin właśnie, w których tak, byłeś byłem, czas jakiś tam. Byłem na stypendium w Chinach, w takim mieście, nie miałem zielonego pojęcia, jak się wymawia nazwa tego miasta. Potem ogarnąłem się, że to jest Chongqing. Chongqing. To jest miasto, oczywiście, wiecie, ja nie miałem zielonego pojęcia, więc możecie też nie mieć zielonego pojęcia, a ja tam mieszkałem przez 5 tygodni. Ja nawet fioletowego nie mam. No widzisz, przez 5 tygodni tam mieszkałem. I aglomeracja Chongqing to jest 32 miliony ludzi. To jest aglomeracja. To jest mniej więcej tak jak powierzchnia województwa mazowieckiego, podkarpackiego razem. I tam sobie żyją ci ludzie. No, 20-pasmowa autostrada prowadzi z lotniska Chongqing. No to tak na początek. Ja tam przyleciałem pod koniec sierpnia, na początku września. I było 38 albo 9 stopni i tak 80% wilgotności. To było końcówka ich lata. Było niewyobrażalnie gorąco. Dostanie się do szpitala z hotelu, który miałem kilka kilometrów od miejsca pracy, no, graniczyło z cudem. O 6 musiałem wyjść, żeby na 8 być w pracy, a to było tam 8 czy 9 kilometrów do tego szpitala. Bo cała aglomeracja jechała do pracy. Jakie to robiło wrażenie na tobie, człowieku z Polski, po pierwsze, z Warszawy? Tak, bo ja mam 1,95 m wzrostu, więc generalnie wszyscy zarobili ze mną zdjęcia. To było mało. Znaczy ja już wtedy jakiś tam ten profil prowadziłem, więc te zdjęcia z bobasami, panie doktorze, może pan sobie zdjęcie zrobi i tak dalej, to jakby okej, ale jak podchodzi do ciebie grupa szkolna w ilości 20 paru osób i mówię... I każdy chce. Picture, no to może trochę gorzej jest. I wszędzie chcieli te zdjęcia ze mną robić, ale potem się jakoś uspokoiło. Jakie to robi wrażenie? To jest ogromne miasto. To jest ogromne miasto z rzeszą ludzi. Na mnie największe wrażenie zrobiło, jak się wyjeżdża z tego lotniska, to ta autostrada w pewnym momencie, bo to jest miasto w takiej dolinie, ale do doliny dojechać i tak dalej. Więc część autostrady jest na palach zbudowana, takie estakady, mosty i tak dalej. I pod tymi mostami, które mają, nie wiem, ze 30 metrów, 40 metrów wysokości, są domy normalnie. I to nie to, że domy jednorodzinne, tylko bloki 4-5-piętrowe. I to na mnie zrobiło największe wrażenie. Optymalizacja przestrzeni. Tak. Plus w drodze, ja już nie pamiętam, Słomi się nazywa miasto, albo Selemi, coś takiego, mówię, nie pamiętam dokładnie. To jest takie 2-milionowe miasto, które powstało pod Chongqing w 2 lata. Drzewa stuletnie przewozili z dżungli, żeby tam ładnie wszystko, bo w Chinach jest wszystko bardzo duże i to nie jest tak jak w Japonii. Tam Chińczycy mają duże mieszkania, tak? 200-250 metrów, nie ma żadnego problemu. Trochę tak jak Australia, też tam wszystko olbrzymie. No tak, ale w Australii masz ludzi tylko naokoło, tak. Tylko na wybrzeżu, w środku jest pusto. No. Zresztą ja w Australii, to też możemy dyskutować, bo ja wielokrotnie tam byłem, największą podróż życia, w ogóle taką podróż życia, jaką miałem najfajniejszą, to do Australii 8 tygodni mi nie było w domu i tam jeździłem po tej Australii samochodem, ale to inna historia. Miał bardzo ciekawą przygodę w Australii. No, tam wtedy Masterchefa kręciliśmy przez 2 tygodnie. Rzeczywiście. Żeby nagrać 2 odcinki. Tak. No, fajna przygoda. Więc Chińczycy lubią duże, wszystko co tylko jest możliwe. I te przestrzenie są ogromne. No, taki park bardzo ładny w centrum Chongqing jest wielkości Mokotowa całego. I się podróżuje po nim meleksami. Bo jest tak duże, że się nie da tego ogarnąć spacerem. Tylko po prostu sobie ludzie jeżdżą meleksami. Także rzeczywiście no, interesująca kultura. Dla Europejczyka na co dzień bardzo trudna. Ja byłem już zadowolony, że wracam do domu. Może tak. Że tak zmęczony ale ludźmi, poza tym, tak trochę tym ale kulinarnie też zmęczony. Chongqing jest takim miejscem, gdzie podają ci najbardziej wyszukane, ostre potrawy na świecie. I to jest najbardziej taki spicy region w Chinach, bym powiedział. Cieszę się, że była Pizza Hut koło mojego hotelu, bo naprawdę wszyscy Europejczycy, tam było sporo osób z Litwy i z Łotwy,
takie bratnie dusze, więc nasze europejskie żołądki nie są po prostu do tego, na to przygotowane, żeby coś takiego jeść. Ale pizza czasem ratowała sytuację. No. Czyli to... taki lekki powrót do... No ja, smaków. Ja jak wróciłem do domu, to jeden pamiętam jakiś schabowego, także po prostu to było coś, o czym marzyłem, a tam to jest po prostu niemożliwe do dostania, ale wszystko tam jest super ostre, a ja nie mogę ze względów zdrowotnych jeść za bardzo ostrego, więc... No to jesteśmy z tego samego teamu. Bo... No, ja nie za bardzo przepadam za ostre. No, zwłaszcza, że ostre to tak naprawdę to nie jest smak, to jest po prostu taka ta substancja, nie pamiętam jak się nazywa, która daje ci to poczucie... Kapsaicyna to się nazywa. Tak, o właśnie. No, nie, widzisz, to się przydaje, mi się doktorem. I masz to poczucie, że cię wypala i to zabija kubki smakowe w tym danym momencie. Tak. Czyli to nie jest smak. Nie. Korzystając z okazji w imieniu Wojtka swoim, ale też myślę z nami tej części państwa, na ręce Mateo chciałem złożyć podziękowania za wynalazek, jakim jest pizza. Całej waszej nacji. A jak nie umiecie mówić po włosku, robicie tak i umiecie mówić wszystko po włosku. Wszystko wiadomo. Tak? Dokładnie. Jak się okazuje, ratuje słuchaj, przybyszów ze świata nawet, w każdej najbliższej godzinie. Ale pizza to nie jest pizza. Ale w takim przypadku to trzeba, tak, zdecydowanie. No. A mówisz o Meleksy? Czy masz pasję do samochodów sportowych? Niestety mam. No. Niestety mam. Teraz mam nowe auto. Taki prezent sprawiłem po zdanym egzaminie specjalizacyjnym na wiosnę. Zawsze miałem słabość do samochodów. Im szybsze, tym lepsze. Także takie... A żeby też jeszcze skręcały, nie? Bo... No to nie są... Amerykańskie na przykład to... Ja niemiecką motoryzację preferuję tutaj. Także rzeczywiście mam jeden taki na co dzień samochód, teraz zmieniony. I mam swoją taką Mazdę Miatę bez dachu, którą MX-5. MX-5, którą szusuję w czasie wolnym albo w wakacje. A to jest tak, że tą pracę, ten zawód, który robisz, to pozwala ci na spełnienie swoich marzeń, które nie miałeś, masz, jakiekolwiek? Znaczy, pozwalać sobie na spełnienie marzeń? Bo tak, ale tyle godzin pracujesz? Ja zawsze marzyłem, żeby być tym, kim jestem dziś. Całe życie o tym marzyłem. Ja wiedziałem w wieku 7 lat, że będę lekarzem, więc ja spełniam marzenia swoje każdego dnia, jak mam pacjentkę, albo przyjmuję poród, albo coś dzieje się związanego z medycyną. Ja od zawsze chciałem to robić, więc jakby to jest hit, że robię to, co lubię, czyli tak naprawdę płacą mi za to, że robię swoje hobby i to jest w ogóle genialne. Pacjentki czasem mówią, a ja mam wolne w poniedziałki, w środę, no bo idę do gabinetu, to mam wolne. A siedzę w tym gabinecie 9 godzin albo 8, ale to jest wolne. Bo taka praca to jest ta praca w szpitalu. To jest ciężka praca, szczególnie te dyżury i tak dalej. Ale w gabinecie oczywiście trzeba być skupionym na tym wszystkim, ale to już hobby. Praca w gabinecie jest hobby. Podadzą ci kawę albo sam sobie zrobisz. Poplotkujesz sobie z pacjentkami, ale na początku trzeba swoją robotę robić. To jest też tak, że bardzo często przyjmuję ze swoimi kumplami z pracy jednego dnia. To nie jest tak, że mamy czas, żeby gdzieś pójść coś zjeść albo coś takiego, bo każdy, no ja mam, nie wiem, 20 parę pacjentek, kolega ma 30 parę pacjentek i to jest tak praca od rana do nocy czasem, nie? Ale sama obecność taka, że gdzieś tam się zobaczymy na korytarzu, machniemy sobie ręką, to wystarczy, ale praca była moim marzeniem zawsze taka, więc jakby to jest dla mnie i było zawsze numerem jeden. Zresztą tak w domu było zawsze u mnie, że na początku obowiązki, a potem przyjemności. Natomiast prima dovere poi piacere. Natomiast to nie jest tak, że to jest jedyna pasja, którą mam, bo jakby był tylko praca, to można byłoby zwariować. Także lubię czasem gdzieś albo sobie pojechać, albo coś sobie fajnego kupić, albo po prostu odpocząć. Korzystać z rzeczy. Znaczy... Leżenie na kanapie na tarasie ma swoje zalety przez godzinę, a potem się nudzę, ponieważ ja nie jestem w stanie dłużej w jednym miejscu usiedzieć. Dla mnie taki weekend, czwartek do niedzieli, to jest już wypoczynek. A jak sobie radzisz z presją? Bo ta praca w szpitalu to jest taka... Bardziej ze stresem niż z presją, bo ja presji nie mam żadnej. Ale rzeczywiście jest stresująca sytuacja, kiedy nie wiem, wiem, że dziecko już powinno się urodzić, a jeszcze się nie urodziło. I decyzja, to jest twoja decyzja. Czekasz? Czy coś robisz dalej? Mija 60 sekund, jest najdłuższe 60 sekund w swoim życiu. Jeżeli nie wiecie,
wy pewnie nie wiecie, ja wiem to na co dzień, najcięższą, najbardziej stresującym momentem w cięciu cesarskim jest wydobycie dziecka. Potem już sobie poradzisz, jakoś wszystko zeszyjesz, ogarniesz, podasz leki, no ale najbardziej stresującym momentem jest wydobycie dziecka. No to jak kiedyś miałem takie naprawdę trudne wydobycie, pacjentka po wielokrotnych operacjach w przeszłości, po wielokrotnych cięciach cesarskich, no to pamiętam jak dziś, jak ten pot po pewnej części ciała mi spływał i tylko widziałem kątem oka osoby, które wchodziły na salę operacyjną i takie pytanie było, czy pomóc, czy nie. No i finalnie jakby z dużymi problemami udało się tego człowieka wyciągnąć w dobrym stanie na koniec dnia, ale uwierzcie mi, to było najdłuższe 90 czy 120 sekund w moim życiu. No. Każda sekunda to po prostu, wiecie, jak taka kropla wody, tak? Coś koszmarnego. No. Ciekawe, jak się w ogóle odczuwa ten czas, wiesz, jaki on jest wtedy rozciągnięty. Tak. No właśnie, trochę o te cięcia cesarskie chciałem zapytać. Dużo ich robimy. Za dużo? Za dużo ich chciałem robimy. Zapytać o to, jaki masz do tego stosunek, bo widziałem w jednej z rozmów, właściwie chciałem zapytać, kiedy powinno się takie cięcie cesarskie zastosować i czy można to zrobić na zlecenie albo prośbę pacjentki, czy tylko wtedy, kiedy są medyczne wskazania? Bo wiem, że ja jestem doktorem mimo młodego wieku, to jestem ze starej szkoły. Do każdej operacji trzeba mieć wskazania, do tej także. Są nowe wytyczne dotyczące cięcia cesarskiego, bardzo skrupulatnie opisujące w zasadzie każdą możliwość i każdy wariant tego, co może pójść nie tak albo w czasie porodu, albo już jeszcze przed porodem, kiedy mamy zaplanowane cięcie cesarskie. Nie uznaję czegoś takiego i to wielokrotnie wszędzie powtarzam jako cięcie cesarskie na życzenie. Na życzenie to można sobie zupełnie co innego zrobić, więc zdecydowanie nie. Ja zazwyczaj rozmawiam z pacjentką o porodzie gdzieś w okolicach 30 tygodnia ciąży, kiedy mamy już wiele rzeczy już wyjaśnionych zdrowotnie. I pytanie, czy to są wskazania położnicze, czy pozapołożnicze, neonatologiczne, czy internistyczne. No i tak samo jak studentom tłumaczyłem, czy to są wskazania natychmiastowe, pilne, elektywne, czyli z wyboru, czy natychmiastowe właśnie. Też miałem jeden z ostatnich dyżurów w mojej klinice, kiedy taka pacjentka do mnie przyjechała w 35 tygodniu ciąży, no to tego też się nie zapomnę, bo to było ostatnie moje cięcie cesarskie, które robiłem w klinice na Starynkiewicza. W 35 tygodniu z oddzielonym łożyskiem. No to słuchajcie, objętość krwi, która wylała się w izbie przyjęć, no naprawdę była duża. Masakryczna. Rozdział kolejnej piły teksańską masakrą i tak dalej. Ale to tylko pokazuje, co może pójść nie tak. Tu mieliśmy do czynienia z tym, że natychmiast musieliśmy zakończyć ciążę. Natychmiastowe zakończenie ciąży, czyli zrobimy cięcie cesarskie w trybie natychmiastowym, czyli pacjentka śpi tak w całości, w sensie jest znieczulona ogólnie. Zazwyczaj oczywiście mamy znieczulenie podpajęczynówkowe, natomiast robimy generalnie za dużo cięć. W dużych klinikach jest to odsetek cięć około 70%. To bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście paliwem napędowym dużych klinik do cięć cesarskich jest ciężka patologia ciąży, no bo tam wiele rzeczy dzieje się na już. Było dobrze, ale za godzinę będzie fatalnie, więc trzeba zrobić cięcie. No i po uzgodnieniu, notabene, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Wcześniaka. O, dzisiaj. I tak jest, tak. No i właśnie takie wcześniaki rodzimy w okolicach, nie wiem, czasami 30 tygodnia ciąży, 33 tygodnia ciąży. Pytałeś o ciążę wielopłodową, bo tak, to się nie mówi bliźniaki. Okay. My mówimy na to ciąża wielopłodowa. Oczywiście ciąża bliźniacza, trojacza, czworacza, ale bezpiecznie zawsze powiedzieć jest wielopłodowa, bo nie wiadomo, ile tych płodów musimy w środku jest. Następnym razem robić sobie słowniczek. Tak. Sprezentuję wam książkę dotyczącą ciąż wielopłodowych. I wtedy siłą rzeczy w niektórych przypadkach ciąży wielopłodowej musimy tą ciążę zakończyć wcześniej, czasem dużo wcześniej, w 33, 34 tygodniu, bo mamy na przykład trójkę dzieci, i każdy waży z nich półtora kilo albo dwa. To są duże bobasy, więc nie doczekamy do terminu porodu, bo dla nich i dla matki byłoby to po prostu niebezpieczne. I tak ciąż wielopłodowych jest więcej aktualnie. Okay. Ale to falami przychodzi. To nie jest tak, że zawsze jest więcej. To z falami przychodzi. No a zdarzyło ci się taka właśnie... Późniejsze macierzyństwo, techniki zapłodnienia pozaustrojowego też mają tutaj dużo do zaoferowania pacjentkom, bo się podaje więcej zarodków niż powinno. No i mamy... Ciąża wielopłodowa to nie jest już fizjologiczna ciąża, to jest już trochę coś trudniejszego. I na przykład ciąże wszystkie więcej niż bliźniacze,
trojacze, czworacze, pięcioracze i tak dalej, no to powinno się prowadzić i mam nadzieję, że wszystkie są prowadzone w ośrodkach do tego przystosowanych. Nie można, doktor Falencki nie może sobie prowadzić ciąży trojaczej, chociażby nawet bardzo chciał, w gabinecie prywatnym. To jest po prostu niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, prawem, logiką i paroma innymi rzeczami. Okej. A jaka była taka najbogatsza w bobasy ciąża, którą prowadziłeś, albo poród, który ci się udało przyjąć? To bo zgaduję, że bliźniaki, czyli... No bliźniaki to wiadomo, ale bliźniaki to nie jest nic nadzwyczajnego teraz już. Tak. No kilka trojaków. Kilka par trojaków. Ale to standardowo robimy cięcie cesarskie wcześniej. Trojaków nie rodzimy się drogami siłami natury. I rzeczywiście było ich kilka par. W ostatnich pięciu latach, sześciu. Jakie elementy robią dobrego położnego? Dobrze powiedziałem? Położnego, tak? Położnika. Są tacy, co według siebie, nie wiem, no, nie powinni. Kwestia kompetencji, tak, przygotowania. Nie, to chciałem powiedzieć. Takie ciąże wymagają znacznie częstszych wizyt, kontroli. Nie, Mateusz. Nie, to już zupełnie nie. Kropka. Nowy wątek. No to co? No, jakie elementy tworzą? Tworzą, tak. Robią dobrego położnika. Czynią dobrego położnika. Co czyni dobrego? Co, tak. I po czym poznać złego? Dokładnie. Od kogo czekać? O kolegach nie będę mówił źle, tylko dobrze. No, nie musisz wymieniać. Nie? Dobra, ale... nie. Bez nazwisk. Trzeba zachować zawsze czujność. I taki... to jest praca dynamiczna. Jeżeli ktoś ma zamiar siedzieć przy biurku, będąc ginekologiem, położnikiem, no to się pomylił w specjalizacjach. To można być lekarzem rodzinnym, spokojna praca przy biurku, badamy pacjentów, zlecamy badania, zlecamy kontrolę, profilaktyka i tak dalej. A położnik to jest, no to jest dynamizm w pewnej postaci. Siedzisz sobie, pijesz kawkę, jest 8:20, nic się nie dzieje, a potem dostajesz hasło i pijesz tą samą kawkę o 22:00. Bo właśnie przed chwilą mogłeś dopiero usiąść. Ale to jest w ogóle specyfika specjalizacji zabiegowych. My za długo w miejscu nie potrafimy usiąść, bo cały czas musimy coś robić. Bo to jest adrenalina, nas to nakręca. Nawet jak ja o tym mówię, to ja się nakręcam. A można być nieprofesjonalnym w tym jakokolwiek? W każdym zawodzie lekarskim i w każdym na świecie. Bycie kucharzem też może być nieprofesjonalnym, prawda? Mateusz nie zna takiej odmiany z tego zawodu. Niemożliwe. No może, na przykład złamać makaron przed jakby włożeniem do garnka. To tylko w koszmarach. Albo, że, ja ostatnio widziałem fajny filmik na TikToku, że właśnie robimy polskie bolognezę. Widziałeś to, czy nie? Nie widziałem, ale już zaczyna serce boleć. Ja ci dopuszczę i właśnie przesalamy, a potem dodajemy, nie wiem, przed ser typu cheddar, nie, żeby to było, no i tak dalej, i tak dalej. Ja to ci dopuszczę, bo ja po prostu pokażę się, jak to wyglądałem. No to od kogo, jak rozpoznasz złego położnika? Położnika. Nie, no nie będę mówił o kolegach. Nie, ale jakie wskazówki dla normalnej osoby, która no, się zbliża do tego, nie wiem, pierwsza ciąża i... Trzeba sobie wyrobić własne zdanie, niestety. Więc jak pacjentka, no wiadomo, że jesteśmy poddawani nieustającym ocenom pacjentek, środowiska i tak dalej, więc... pierwsza wizyta zawsze wiąże się z dużym stresem dla pacjentki, no bo to jest pierwsza sytuacja, pierwsza ciąża i tak dalej. Ja i moi koledzy, którzy gdzieś tam prowadzą tak zwaną działalność, jak to moja koleżanka mówi, propagandową w sieci, mamy troszkę pod tym względem łatwiej, bo nas już trochę panie znają. Czy jak ja pracowałem na izbie przyjęć, to niezależnie od godziny, która gdzieś tam była, nawet jak te włosy gdzieś tam i okulary lekko zamglone, bo nie wiadomo, co się dzieje o tej 3:40 nad ranem, to bardzo często słyszałem, o, pan doktor Falencki, fajnie, że pan jest na dyżurze. Ja tak za bardzo nie wiedziałem, to pani do mnie mówiła, ja się musiał obudzić, nagle 5 minut potrzebuję dla siebie też. Ale rzeczywiście mamy łatwiej, no bo jesteśmy rozpoznawalni wśród pacjentek. No bo wiadomo, że pacjentki googlują, sprawdzają swoich lekarzy i tak dalej. No, znany lekarz. Takie, i tak, znaczy, znany lekarz ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to rzeczywiście, że dla mnie, że mogą się bardzo łatwo pacjentki umawiać na wizytę. Klik i jesteś załatwiony. W ogóle w Polsce mamy taką cechę, że łatwiej nam napisać źle niż dobrze. Że łatwiej nam napisać skargę niż pochwałę. No to myślę, więc... że trochę wszędzie. Trochę wszędzie. Tak. Ale w Polsce wyjątkowo. W związku z powyższym, to co jest tam nawet napisane dobrego czy złego,
trzeba zawsze podzielić na pół. I ja zawsze powtarzam, trzeba sobie wyrobić własne zdanie, bo dla jednej pacjentki doktor będzie się wydawał koszmarem i po prostu guburem, najgorszym ewenementem na świecie, a ta sama pacjentka, a druga pacjentka będzie mówiła, jaki to jest cudowny doktor. Ale najważniejsze, żeby ocenić jego profesjonalizm, a nie to, kim on tak naprawdę jest. Ja zamykam drzwi gabinetu i mogę być tym, kim chcę, ale w gabinecie przede wszystkim pacjentka się liczy. Bardzo lubiłem te wizyty covidowe, kiedy nie było tatusiów przyszłych. Właśnie też chciałem o to spytać, nie, ale... No, bo oni zadają dziwne pytania. Naprawdę dziwne Jakie pytania. Jakie tatusiowie dziwne pytania zadają? Dziwne pytania. Na przykład, kiedy mieliśmy, kochani, ostatnią miesiączkę? Czy mąż, czy tam partner pyta kiedy mieliśmy ostatnią miesiączkę? Tak? Albo we dwójka wizyta, kochanie, ale, a długie te miesiączki były, czy nie? I tak nagle, ale pani nie jest ubezwłasnowolniona. I parę razy udało mi się zwrócić uwagę, że... Ja zawsze mam, tak jak my tu siedzimy w trójkę, a to tak samo siedzi się w gabinecie, ja tu mam monitor taki wielki. Przed panem najczęściej. Tak, i ja panią zawsze siadam tu i z nią rozmawiam. Pan jest dla mnie kompletnie nieistotny. Znaczy nie ty, Mateo, ale akurat ty. Zagrałeś tutaj. I rzeczywiście jakby ja rozmawiam z pacjentką, natomiast wtedy, kiedy ten facet się bardzo wtrąca, mówię, a ile dziś będzie miał długości, tego nie da się powiedzieć, bo miał 58, czy 60, czy 54. Albo czy teraz ma oczy, takie infantylne pytanie, czy teraz ma oczy otwarte, czy zamknięte? To nie ma większego znaczenia. Po prostu sobie ważne, człowiek, żeby było zdrowe, więc ja zawsze mówię, że przy badaniu będzie na początku przy USG, będzie trochę ciszy, bo muszę się skupić. Natomiast innym aspektem jest, są dzieci w gabinecie. Takie małe. Dzieci przyszłych rodziców. Tak. Które, okay. Takie, które wchodzą, takie, nie wiem, rezolutny trzylatek na przykład, który potrafi zdemolować ci gabinet na przykład. Ja zawsze powtarzam bardzo, bardzo otwarcie. Jeżeli jest dziecko grzeczne i wytrzyma te 10 minut, a potem pójdzie sobie do taty, to tak. A jeżeli ma mi zdemolować cały gabinet, to może następnym razem. No zwłaszcza, że ten sprzęt to nie są tanie rzeczy. Nie? To... Ja nie mam gabinetu, ja pracuję u kogoś. Więc a okej, okay. To mogą rozwalić. Nie mogą. Bo moje nowe USG jest prezentem mojej przychodni dla mnie po egzaminie, także to jest moje cacuszko, więc lepiej niech tam się nic nie dzieje. Ale zazwyczaj te dzieciaki są grzeczne, także... Czy na pewno mega spięte i napięte tym, że im się za chwilę rodzi, no wiesz, braciszek albo tak, siostrzyczka, nie? Ale taki dwulatek albo trzylatek to tego nie ogarnia. Jeszcze nie ma tej świadomości. Chociaż teraz był taki Piotruś u mnie. Właśnie Piotruś się urodził w 33 tygodniu. To jest kolejna ciąża, którą prowadzę tej pacjentce. Mm-hmm. No to w ogóle jest lof od samego wejścia. Żółwik i w ogóle uśmiech i tak dalej. Ja nie mam za bardzo jakichś takich naklejek typu dzielny pacjent dla takiego malucha, prawda? Ja mam to wiernik, mam co, sztuczkę cytologiczną. To nie są rzeczy, które chciałbyś zainteresować takiego małego człowieka. Przynajmniej nie teraz. Ale już od siódmego roku życia, podobno. Tak. A teraz dzisiaj miałem przerwę w gabinecie i przeczytałem, że 13-latka urodziła gdzieś w Indiach czy gdzieś. Także takie sytuacje też się zdarzają. W każdym razie, co do tych małych dzieci w gabinecie, to wszystko jest kwestia jakby ustalenia. Jeżeli ja generalnie nie mam problemu z nawiązywaniem kontaktów, więc dzieci bardzo lubię, w związku z powyższym chwilkę pogadam, pośmieję się, zrobię swoją robotę, a potem znowu możemy do takiego malucha wrócić. Najważniejsze, żeby nic nie zaburzyło tego naszego procesu, to co chcemy powiedzieć pacjentce, bo to ona musi wiedzieć, co ją czeka w najbliższym miesiącu. I tyle. No to. Podniosłeś 13-latkę z Indii, która urodziła, tak. Jak mówisz. Twoją najstarszą pacjentką była prawdopodobnie pani Iwona, tudzież Ilona, która swoje pierwsze dziecko urodziła na miesiąc przed 50 urodzinami. Ile lat miała twoja najmłodsza pacjentka? 18. Z gabinetu miała 18. Ta z kliniki, którą się opiekowaliśmy, 16. Okej. Okay. Czyli tak. Nie ma tam jeszcze takich... To nie jest prokurator jeszcze. To nie jest prokurator. Nie. A gdzie byłby prokurator? 15 jest prokurator. 15 jest prokurator. Okay. Problemem jej są pacjentki takie właśnie 16-18, bo wtedy tak naprawdę wszystko musi ogarniać sąd albo opiekun. I na przykład jak się urodzi dziecko. Znaczy jak się urodzi dziecko, nie wiem tego dokładnie, ale mieliśmy raz taką sytuację. I jednoczasowo były dwie pacjentki. Jedna na kilka dni przed 18. Więc my ją przytrzymywaliśmy
te 4 czy 5 dni w szpitalu, więc papiery odebrała już sama, no bo miała już osiągnęła pełnoletność. A druga była trudna, bo profesor powiedział, no 2 lata nie będziemy czekać, miała 16 lat, więc trzeba było tam ogarnąć do tego sądowniej, jakby opiekę wzięła mama i tak dalej, i tak dalej. Ale jej mama też urodziła mając lat 16, więc to są takie jakby z matki na córkę i tak dalej to się dzieje. Uwarunkowania genetyczne tutaj poniekąd. Teraz mieliśmy mój ten serdeczny przyjaciel, czyli doktor Michał Lipa, to miał taką pacjentkę, która jej tam córka rodziła i została babcią w wieku 43 lat. Także wiecie, no to i ona też tak samo urodziła, więc jakby tak się to się dzieje się. Najlepszy wiek rozrodczy to jest oczywiście wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, ale biologicznie słuchajcie, tam 20 parę lat. Okej, mówisz o najlepszym wieku rozrodczym, ale zdaje się, że tendencja jest jednak taka, że kobiety wieku teraz... to jest tak, 32... To znaczy, jakbyś mnie rośnie, zapytał, nie? Jakbyś mnie zapytał, tak, zawsze mi się imię, nazwisko wyświetla, potem PESEL. No to jakie są najczęstsze PESELE, to dzisiaj bym powiedział między 8,9 a 9,2. To są najczęstsze. Czyli między 34 a 32. Okej. Okay. No jest. Okay. No, to taka różnica. Nie, chciałem jakoś przeżartować, ale się ugryzłem na to. Teraz, wiecie, im starsza ciąża, tym więcej możliwości tego, co może pójść nie tak. Okay. I miałem też swoją taką pacjentkę, też jej prowadziłem już liczne ciąże. I teraz pani miała chyba 44 lata, 45, już nie pamiętam, i w tej ostatniej ciąży. No to już było wyzwanie, to już nie było tak łatwo i kolorowo jak 2 lata wcześniej, kiedy była młodsza. Już pojawiły się pewne problemy zdrowotne, także no wymagało to. A to tylko 2 lata. Tak, no tak, ale jakby po 40, więc to już jest Tak, nie? No, także to zawsze ryzyko rośnie trochę. Czy jednak ta pierwsza ciąża coraz później się Polki decydują? Tak, oczywiście, w ogóle bez dwóch zdań. Okay. Bez dwóch zdań. Okay. A masz jakieś swoje rutyny, które robisz, nie wiem, przed wejściem na sali, takie wiesz, co... Tak, mam. Takie mantra swoje. Tak, zawsze sprawdzam historię choroby. Niezależnie od tego, czy to jest moja pacjentka, w sensie chociaż wszystkie pacjentki są nasze, ale czy to jest taką pacjentką, którą się zapoznałem w czasie ciąży, czy nie zapoznałem się w czasie ciąży, bo jej nie prowadziłem, ale zawsze przed operacją zawsze sprawdzam historię choroby, sprawdzam, czy są zgody na operację, sprawdzam, jak leży dziecko i ile waży. Bo to jest mega istotne, bo zupełnie inne będzie cięcie technicznie do wykonania, kiedy będę miał bobasa prawie 5-kilowego, a zupełnie inaczej mogę sobie zaplanować cięcie, jak wiem, że bobas jest 3,5 kilo. Zupełnie inaczej dziecko będę wyjmował z położenia poprzecznego, a zupełnie inaczej z główkowego. Więc muszę sobie te ruchy wszystkie poprzypominać, więc to jest taka mantra, że wchodzę na salę operacyjną, po prawej stronie jest stolik anestezjologów, tam zawsze leży historia choroby i przeglądam. I jak już przejrzę sobie, no i rzucę te najświeższe wyniki badań wydrukowane. Jak to wszystko ogarnę, te 4 rzeczy, to wtedy mogę zacząć operować. Czyli muszę sobie zrobić taką merytoryczną podkładkę. Ale to mnie kolega, mój kolega mnie tego nauczył na początku specjalizacji. Jestem za to mu bardzo wdzięczny. Tak samo jak, to jest ten sam kolega, jak robię badanie USG, zawsze przejeżdżam z brzucha od dołu do góry i od razu mam odpowiedź na kilka pytań. Właśnie jak leży dziecko, czy bije serce i jaka sobie objętość pełnowodnie wygląda. Dzień dobry, to jest 3 sekundy. I to jest też mu bardzo wdzięczny. No takie dziecko 5-kilowe, no to... No właśnie takie duże, takie, no tak, tak. Dlatego też dużo trenujesz, nie? Powiedzmy do tego, ale ja jestem wysoki, więc i tak się zawsze pochylam dosyć mocno nad stołem operacyjnym, ale no 5-kilowe dziecko to jest kolos, no to jest duży bobas, no. Ale zdarzają się też wcześniaki, które potrafią ważyć na przykład 700 gramów zaledwie. Mój najmniejszy bobas 850. Taki, przy którego porodzie byłem i właśnie z uwagi na ten dzień wcześniaka dzisiaj, to wczoraj dostałem kilka foteczek najnowszych od Lei i od pana Wojtka i od pani Ani, których serdecznie pozdrawiam oczywiście. To jest, wiecie, bycie rodzicem wcześniaka to też jest wyzwanie. Bo to jest, jeżeli jest oczywiście niepowikłany przebieg jakby życia tego małego człowieka, ale liczba nawet badań, którą trzeba wykonać, będzie dużo, dużo większa. Natomiast to wiadomo, że takie dziecko później dorośnie, można powiedzieć, do swoich takich kamieni milowych. Na początku oczywiście będzie trudniej, potem będzie nadganiało. Natomiast właśnie dostałem wiadomość, że Leja jest sprytna, bardzo rezolutna, ładnie mówi, w ogóle wszystko super, tylko jest mniejsza. No ale
też jest mniejsza, bo rodziców ma mniejszych, w sensie takich, że tam pani nie ma 1,60 m, a pan Wojtek może ma 1,70 m i to też jakby siłą rzeczy to dziecko będzie mniejsze. Natomiast najważniejszy jest rozwój. Rozwój jest okej, okay, ale rzeczywiście takie SMS-y, takie dowody pamięci są bardzo miłe. No. Bo ty chyba jesteś z tego, tak można by się domyślać, przynajmniej po twoim Instagramie, w dosyć regularnym kontakcie ze swoimi pacjentkami i tymi pociechami, które przyszły przy twojej okazji na świat. Tak, zgadzam się. Są zdjęcia, listy, widziałem, podziękowania. Są listy, cała lodówka jest poklejona tym. Teraz trochę musiałem porządek zrobić, zrobić miejsce na nowe, ale to jest największe podziękowanie, dostać taką kartkę od pacjentki. Ja naprawdę to... Foteczka, z tyłu coś napisanego, czy kartka napisana, to po prostu te pamiątki zabieram do domu. No to jest taki wymierny efekt mojej pracy, mogę sobie przypomnieć, co tam było. Zdziałałeś przy okazji. No. A miałeś kiedyś taką sytuację, że stwierdzisz, nie no basta, ja rzucam to, no dzisiaj to jest kompletnie hardcore. Zawsze były chwile zwątpienia, zawsze. To nawet na studiach, jak byłem medycznym, mówię, kurze, ta książka ma 2000 stron i muszę się jej nauczyć za 3 tygodnie. Przecież to jest bez sensu kompletnie. Jak naprawię. Przecież to jest kompletnie bez sensu, tego nikt nie będzie pamiętał i indoktrynacja taką wiedzą jest naprawdę duża, bo ja nawet ze studiów do dzisiaj pamiętam, co było gdzieś tam o pneumocytach trzeciego rzędu w histologii profesora Sawickiego na którejś tam stronie na dole w tabelce, bo zawsze są pytania, jeżeli chodzi o tabelki. Więc jakby to jest naprawdę, to pozostaje w pamięci człowieka i niektóre rzeczy do dzisiaj mogę spokojnie cytować, także pamięć się wyrabia. Ale załamanie. Bo ty też jesteś nauczycielem akademickim. Byłem, tak, to prawda. Pracowałem na WUM-ie przez parę lat i takie... I też pytałeś o tabelki? Oczywiście, że tak. Czyli to jednak z pokolenia na pokolenie tak. Po prostu tam już niektóre chodzi. Rzeczy się nie zmienia. Także siłą rzeczy też o to pytałem. Ale przekazywanie wiedzy studentom było bardzo fajną przygodą i można było coś dobrego też zrobić. No pytanie, na jakich studentów trafimy? Czy na zainteresowanych, czy niezainteresowanych? To też kiedyś pisałem na swoim tym medium, że generalnie studenci... Ja nie mówię, że to jest złe, ale chcą sobie zrobić eleganckie zdjęcie w eleganckim fartuchu, najlepiej jeszcze w szpitalu pediatrycznym w Warszawie, który jest bardzo ładnym szpitalem oczywiście, a ten pacjent to może tak niekoniecznie. Nie chcę generalizować, no, żeby nikogo nie obrazić oczywiście, ale stopień zaangażowania studentów w medycynę jest, bym powiedział, inny niż jak ja byłem studentem, a to nie było jakoś tam bardzo dawno temu, ale rzeczywiście jest już tendencja trochę odwrotna niż to, co było. Ten pacjent jest taki... Ja pytam, kto chce zbadać pacjentkę ze mną? Nikt nie chce zbadać pacjentki ze mną. No to po co oni tam są? No bo, widzisz, ma, no i no. Dochodzimy do klu, że po co oni tam są. No, kiedyś profesor operowałem z moim szefem, czyli z profesorem Wielgosiem i chcieliśmy, żeby się umyła do nas jeszcze trzecia osoba do zabiegu, do pomocy. Nie, bo my już widzieliśmy ten zabieg. Mówię, no pan profesor myślę, że przez ostatnie 30 lat też parę razy widział ten zabieg, a i na końcu to skwitował. W ogóle był bardzo taki pokazowy ten zabieg, fajny był. I też się bardzo dużo nauczyłem. I zdejmując rękawiczki, profesor powiedział, widzicie, trzeba się umyć, bo jak ci raz zaproponują i się nie zgodzisz, to drugi raz mogą ci nie zaproponować. Więc, a w medycynie trzeba ćwiczyć. Nie ustająco, tak jak trafić do filharmonii. Ćwiczyć. No to tak samo w medycynie. Nie można tak sobie powiedzieć. To cięcie cesarskie, bo jak ktoś mówi cesarka, to po prostu bardzo was proszę, żebyście mówili cięcie albo cięcie cesarskie. Cesarki nie ma. My już cesarkę widzieliśmy. No nie, no ludzie, no mówię, no bo ja też widziałem. Parę set razy pewnie ją też wykonywałem, ale chodzi o to, każde cięcie jest trochę inne. Czy co tam młodzież teraz współczesna, studenci medycyny, nie generalizując oczywiście. Nie mają takiego drive'u do jakby wyćwiczania się w tym zawodzie? Może tak. Czy to jest tak, że idą sobie na medycynę, bo to wciąż, wiesz, uchodzi za jakiś taki prestiżowy zawód, można się Grace Anatomy, etc. Tak, można tak, się tak, pochwalić tak. W domu, że jest się lekarzem, wiesz, tak. Prestiżowo, no ale okej, za tym muszą iść jakieś umiejętności, kompetencje i ten skill, żeby te zabiegi wykonywać, no chyba, że to dostajesz dyplom. To nie jest łatwa praca, generalnie. No okej, ale po coś tam idziesz. No właśnie, po co? Może niektórzy nie wiedzą może. Niektórzy może nie wiedzą jeszcze. Ja nie mówię, że to jest złe, że na przykład do trzeciego czy czwartego roku studiów nie wiesz, nie masz zielonego pojęcia, co ty będziesz robił. To jest okej. Okay. Jak na stażu nie wiesz już, co robić, to
Właśnie staż jest po to, żeby ten siódmy rok medycyny, nazwijmy to, który już jesteś lekarzem, ale jeszcze nie. Tak nie za bardzo jeszcze. Taki pół lekarz trochę. Chociaż masz prawo wykonywania zawodu taki i tak lek. Dalej. Taki le. A lek. Lek. Le. Le. Takie L. I staż jest też po to, że jak nie zdążyłeś czegoś ogarnąć na studiach, w sensie praktycznie nie widziałeś czegoś, chcesz poznać pracę w szpitalu, jak to wygląda w klinice, na oddziale, w przychodni i tak dalej, to staż to jest doskonały moment, żeby to zrobić. To jest też doskonały czas, żeby pojeździć po świecie na przykład. Ja też tak robiłem, ale ja już wiedziałem, co będę robił w życiu. Natomiast rzeczywiście staż jest pod tym względem super, bo możesz już taką praktykować medycynę z prawdziwego zdarzenia. To już nikt się tam nie będzie odpytywał, bo jesteś doktorem, także luzik. Ale też trzeba wiedzieć, czego się nie chce robić. Chociaż ja powiedziałem, że nigdy nie będę położnikiem, ale to jest inna sprawa, bo chciałem być ortopedą. Miałeś inną fascynację na początku. Miałem być ortopedą, ale, ale rzeczywiście powinni w ogóle wszędzie, nie mówię tylko o medycynie, ale w ogóle osoby, które są gdzieś na studiach, odnaleźć w tym wszystkim swoją pasję, no bo jakoś tam się znaleźli ci ludzie na tych studiach, różnych, różnistych. Mhm. Medycyna jest akurat specyficznym bardzo kierunkiem. Więc może warto zrobić coś więcej, a nie tylko jak się zajęcia skończą, to iść do domu i przeglądać, scrollować internety. No. Wiesz, część myślę, że tak jak w przypadku prawa, to jest taki kierunek, mówię o medycynie, na którą często wysyłają dzieciaki po prostu nadambitni rodzice. Tak, to jest krzywda wtedy. To jest jakaś, mam wrażenie, że to są te dwa takie kierunki prawo, może jakieś jeszcze dyplomacja, etc. Ale o tych studentów chciałem zapytać jeszcze, bo Mateo tu podrzucił przeciekawy temat. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zdaje się, że wykładałeś. Czego, no okazuje się, że ci studenci różni są. Natomiast czego poza tą wiedzą medyczną i weryfikacją wiedzy z tabelek, z książki? Starałeś się ich nauczyć tak trochę bardziej życiowo, praktycznie od siebie? Przede wszystkim praktycznie. Seminarium każdy może powiedzieć, odbębnić sobie z PowerPointa, czy tam jakiegoś innego rzutnika. Więc jakby no siłą rzeczy musimy pewne treści przekazać, które mamy na prezentacji, ale ja miałem zawsze prezentację ograniczoną do minimum, albo do tam trzech linijek, albo do jakiegoś obrazka i zaczynam opowiadać, co się tam dzieje. Miałem ulubione swoje warsztaty, które prowadziłem ze studentami, cięcie cesarskie. I to był puszczony filmik taki 45-minutowy. No i tam ja zacząłem produkować się na różne tematy. Nigdy nie było dwóch takich samych wykładów, no bo to jest filmik, który komentuje. Raz komentuje tak, raz komentuje inaczej, raz powiem taką historię. Padną pytania, mam nadzieję. I jakby rzeczywiście jest tak, że opowiadam historię trochę z życia wzięte. Co się może, bo tam jest filmik nakręcony taki zupełnie takie normalne, klasyczne, ładne, nie powinien powiedzieć klasyczne, takie proste cięcie cesarskie. Nic nadzwyczajnego tam się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o to, coś mogło pójść nie tak. Ja wtedy stopuję, mówię, co może pójść tu, co może pójść tam, źle i tak dalej, i tak dalej. I to było fajne. I w ogóle najważniejsze są pytania. Ja zawsze kończę wizytę z pacjentką, czy ma pani jakieś pytania? No bo jak nie ma często pytań, pytają? Tak, o tak, tak? Mam tak? taką pacjentkę, okay. która zawsze ma taki... Karteczkę, listę, jak my dzisiaj. No też kajecik. Jeden kajecik, drugi iPad, ale mam takie pacjentki, które mają no, w zeszytach normalnie wszystko pozapisywane. A, okay. 14 pytań. Nie ma, ja zawsze mówię, że nie ma głupiego pytania, są tylko głupie odpowiedzi oczywiście, ale taka kobieta, która jest pierwszy raz w ciąży, ona naprawdę... Nie można zbagatelizować żadnego pytania, no bo trzeba cierpliwie odpowiedzieć. Położnictwo to sztuka cierpliwości. Położnik traci cierpliwość, robiąc cięcie cesarskie. Już nie może wytrzymać napięcia. Natomiast rzeczywiście trzeba cierpliwie odpowiadać na pytania, no bo to pacjentka może być zagubiona albo zmienia lekarza prowadzącego i ten jej coś tam nagadał, a ja mówię, że jest dobrze, albo ja coś nagadałem, a tam kolega powie, że jest dobrze. No, każdy ma jakąś swoją wizję prowadzenia ciąży na tej zasadzie. Okay. A robiąc tyle cięć cesarskich i też w Dzień Dobry TVN powiedzieli raz, że jesteś najlepszym ginekologiem w Polsce. Ile ja miałem przez to nieprzyjemności. Jak ja to przeczytałem, powiedziałem, nie no, po prostu zabiją mnie. Co to za ranking w ogóle? Musimy to tam w ogóle nie. Najlepszym ginekologiem w Polsce na pewno nie jestem i na pewno nie będę. To jakby chciałbym postawić kropkę, napisali tak, ale wiecie, jak się ze mnie śmiali potem. No gdzie ja bym na trzecim roku specjalizacji, to gdzie najlepszy ginekolog w Polsce? Błagam cię. No jeszcze to powiedz mi, po tylu latach. Nigdy w życiu. Po tylu latach i po tylu godzinach. No. Czy można powiedzieć, że jesteś takim
Cristiano Ronaldo. Nie. Ja co najwyżej podaję mu ręcznik. Nie, nie, nie. Wystrzegam się określenia najlepszy rankingów i porównań. Rankingów, jakichś takich statystyk, kto gdzie, kiedy więcej coś zrobił. Nie, kompletnie jestem temu przeciwny i jak dzisiaj miałbym nagłówek o sobie gdzieś tam napisać, to tak jak gdzieś tam na tym profilu narodziny, to moja pasja to jest coś, co jest prawdziwe, moje i jakby ja się z tym utożsamiam, ale nie można absolutnie powiedzieć, że jestem najlepszy w życiu. Fajnie. Skoro już podniosłeś wątek Dzień Dobry TVN, to trochę się dzisiaj tutaj spotykamy dzięki temu programowi, tak. Bo panowie się poznaliście w Dzień Dobry TVN tak, lat temu 3,5 mniej więcej tak ustaliśmy. Tak, mniej więcej 3,5. Wyobraźcie sobie... No i super. Odeszły wody. Słuchajcie, robimy cięcie nie cesarskie tym razem, żeby posprzątać stół. Nie, śmiało. Tak? Dobra, Mateusz wyszedł. Zresztą będzie o nim mowa trochę, więc nawet może wygodnie. No właśnie, spotkaliście się w Dzień Dobry TVN na okoliczność tematu porodów rodzinnych, bo tak, tak to było. Chyba tak, nie pamiętam tak dokładnie było. Tematu tak, rozmowy. Tak, my pamiętamy. Okay. Był Mateo, jeszcze było dwóch dżentelmenów, zdaje się, innych również, prawda? Krzysztof Skórzyński był, który był faktycznie... Teraz, dlatego pamiętam, bo teraz jest prowadzącym. Teraz jest prowadzącym i przyznał się zresztą podczas tej rozmowy, że w porodzie rodzinnym brał udział aż trzykrotnie. Tak jest. Za każdym razem. Jeszcze ktoś chyba, a mniejsza o to. W każdym razie o te porody rodzinne chciałem zapytać, jak już Mateo nam ogarnie stół. Jak to jest z tymi porodami rodzinnymi? Wiem, że ty jesteś zwolennikiem, bo tak zdecydowanie mówiłeś. Tak. Natomiast jak to wyglądało w pandemii? No bo rozumiem, że panowie nie mogli wchodzić wtedy na salę porodową i czy to bardzo na przykład panie zasmucało, albo jakoś te porody... Znaczy, początek był taki, że sobie nie poradzę i tak dalej, ale widzieliśmy w czasie takich lockdownów, można powiedzieć, które były dwa, czy trzy, ciężko powiedzieć, ile ich było, ale te tak, dwa takie... Nieustannie przechodził jeden w drugi. Tak, ale ten pierwszy był rzeczywiście chyba najbardziej dotkliwy dla wszystkich, ale też widzieliśmy bardzo dużo zrozumienia w tych naszych działaniach. Oczywiście... Przy zakażeniach 800-900 na dobę, a potem było kilkadziesiąt tysięcy, to te nasze zaostrzenia, ciężko powiedzieć, czy coś dały, czy nie dały. Pewnie dały. Mhm. Natomiast ja pamiętam te sceny z kwietnia 2020 roku, kiedy naprawdę jechałem i wracałem do domu pustą Warszawą kompletnie. Po prostu ducha żywego nie widziałem. No tak, bo ty wykonywałeś ten zawód, który miał prawo, ty miałeś prawo wychodzić z domu. Ja miałem, nawet obowiązek. Tak jest, ale rzeczywiście, no i miałem pracę cały czas, więc no tak. Jakby nie musiałem wariować w domu, a wiele biznesów się pokończyło, wiele małżeństw się rozpadło, wiele chorób się ujawniło. Dzieciaki zostały w domach. Te problemy społeczne pozostały i tak, tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja miałem o tyle fajnie i w ogóle wszyscy, którzy wykonywują zawód związany z medycyną, że my codziennie chodziliśmy do pracy i to było super, że mogliśmy komuś pomagać, ale też było w nas dużo niepewności, bo wtedy nikt nic nie wiedział, co mamy robić dalej. Szczepionki, widma, brak było i tak dalej. Natomiast to Michał Lipa zrobił takie zdjęcie, potem ja umieściłem to u siebie, to zdjęcie na profilu. Takiego dżentelmena, który robi zdjęcie na parterze mamie, ta, która pokazuje mu dziecko przez to okno zamknięte. Ale tak kiedyś było. Mężczyźni nie mieli wstępu do szpitali położniczych i nikomu to nie przeszkadzało. Oczywiście w czasie porodu ważna jest taka osoba wspierająca. To nie musi być mąż, to może być dula, to może być partner, to może być ciocia. Czasem mama jest na sali porodowej takiej z taką pacjentką. Ale początki były trudne, natomiast wszystkie pacjentki sobie bardzo dzielnie z tym poradziły. Te, które ja pamiętam, nie było żadnych dramatów. Nie, było dużo zrozumienia dla tego, co robimy, także i do tych zaostrzeń, które były. Więc tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć, nic takiego się nie wydarzyło pod tym względem. A co w momencie, kiedy właśnie pacjentka miała COVID-a i rodzi, to jakie procedury? Ja się mogę, nie wiem, czy pochwalić, czy nie, to może ciężkie, może zakomunikować bardziej, ale jedynym cięciem cesarskim w rozwiniętym COVID-zie u pacjentki robiłem ja w połowie listopada, dwa lata temu. I pierwszy raz wtedy, wiecie, my nie chodziliśmy wtedy w szpitalach w kombinezonach, bo jesteśmy szpitalem położniczo-ginekologicznym, wtedy w tym szpitalu, w którym pracowałem. Natomiast
ubierając się w ten kombinezon w dwie warstwy, trzy, w te gogle, te wszystkie... Bo wtedy musiałeś się tak ubrać. Bo wtedy musiałem się tak ubrać. I mówię, kurczę, a na Stadionie Narodowym albo gdzieś w szpitalach typu zakaźny, koledzy tak pracują dobę całą. No koszmar po prostu. No i wtedy uświadomiłem sobie, że nie mam najgorzej. Bo ja tam, wiecie, w pół godziny 40 minut zrobiłem cięcie cesarskie i było bez problemu. Oni muszą tam 8 godzin. Na trzy zmiany pracowali. Po jakimś czasie zmieniali kombinezony, mieli przerwę, coś zjedli, zakładali znowu na nowo te ubiory. Mówię, kurczę, no. Ja się parę razy też w izbie przyjęć ubrałem, bo miałem pacjentkę z podejrzeniem COVID-a i to już wystarczało, żeby, że trzeba się ubrać w taki strój cudowny. I oczywiście to był w miesiące wakacyjne, więc było gorąco jak w piekle. W szpitalach nie ma klimatyzacji, to tak, żeby była pełna jasność. Co? No nie ma klimatyzacji w szpitalach w większości. Publicznych. W polskich publicznych nie, szpitalach nie ma, nie ma. Nie ma. Na sali operacyjnej jest. Znaczy na naszej jest, ale nie działa. Czy bywa. Nie, bo widzicie, zrobiliśmy remont w klinice, w której pracowałem. Jest piękne, wszystko było super. Tylko, że ktoś zapomniał z osób, które robiły projekt, powiedzieć miastu, że do klimatyzacji jest jeszcze jedna siła potrzebna. I my ją dostaniemy, ale 2024. Okej, czyli jest w planach dopiero. Tak. Ja myślałem, że jakaś wentylacja. Wentylacja jest, ale nie ma. Nie ma po prostu klimat. Klimatyzacji nie ma, nie. Okej. A powiedz, bo mówisz, że towarzyszyć może nie tylko mąż, partner, ale też, nie wiem, siostra, mama, prawda? Oczywiście. Jakby ktokolwiek. Ta osoba, która zostaje wyznaczona przez pacjentkę. Okej, taka jest procedura. A czy zdarzają się, albo czy zdarzyły się tobie takie porody, w których mamie towarzyszyła jej życiowa partnerka albo była para gejów, którzy przyszli z surogatką, która rodziła im dziecko. Czy to jest jakaś taka praktyka? Czy to się zdarza? Czy to, do pierwszej czy to części sobie... tak. Miałem dwie pacjentki, znaczy dwie panie, dwie panie, które jedna rodziła, druga była wsparciem i wiedziałem, że były razem. Okej. No z tej sytuacji z surogatką nie. Okej. Kompletnie. A czy to się zdarza, czy jakby zdarza się, no, abstrahując w Polsce tutaj... wiele rzeczy, myślę, jest takie, że się nie zdarza. Okay. A nawet jeżeli się zdarza, to jest to skrzętnie tak robione, żeby się nikt nie dowiedział, że coś się takiego wydarzyło. Nie, mówię o tym, że po prostu przychodzą pary z surogatką, jakby te heteroseksualne i czy wiesz, czy one surogatwo się z tym autują. Surogatwo jest zakazane, więc nikt się do tego nie przyzna. Oficjalnie, chociaż nikt był reportaż o jakiejś, przypomnijmy, klinice chyba z Ursynowa, prawda? Tak. TVN Uwaga rozdmuchała tę sprawę, ale rozumiem, że nie wiesz, nie słyszałeś i nie mamy pojęcia, gdzie ona się znajduje. Nie. Kropka. Kropka. Wojciech Falencki bardzo dyplomatycznie uciął nam ten wątek. Dobra, to niech ci będzie. Powiedz, że wierzymy. A bo jeszcze a propos tego tematu... surrogacji? Nie. Par? Tych... te osoby, co pomagają, nie pomagają, że asystują. Nie, mąż... Wspierają. Wspierają podczas porodu. Czy kiedykolwiek ktoś zemdlał? O, tam przy wielokrotnie. Pan doktor Falencki czasami nawet podobno mężczyznom obecnym na sali oddawał swoje lekarskie krzesło. Kurczę, ty szczegółowo przeczytałeś tego mojego Instagrama. Boże, myślałem, że tego nikt nie czyta, się tam produkuje bezsensownie. Ja mam swoje źródła. Słuchaj, akurat nie rozumiem. W dużej mierze Instagram, ale można się, jak ktoś to bardzo prawda. Chce, to można się o tobie kilku to rzeczy prawda, dowiedzieć. To prawda jest, że oddawałem własne krzesło. Ale też było kilka takich sytuacji, że tam mężczyzna mdlał, pani już była po porodzie, tutaj z zawiniątkiem na rękach. I właśnie mówi, panie doktorze, pan poda mężowi szklankę wody, bo źle wygląda, nie? Tak patrzę na niego, kurczę, zaraz po prostu facet oklapnie tutaj nam. No, ale było takich kilka sytuacji, to prawda, ale to nie są zbyt częste. Plus pacjentki, też mówiłeś to w którejś rozmowie, czasami potrafią być lepiej zorganizowane nawet, by ale przynosząc pacjentki dziecko zazwyczaj są, na świat. Oczywiście, że są lepiej zorganizowane. Potrafią na przykład swoim partnerom wydawać polecenia, oczywiście, że wyciągają złą czapeczkę tak, albo niebezpieczne, komplecik. Bo ja wiem, w którym to poście nawet napisałem, ale to było tak dawno temu, że szapoba, ale tak, to prawda. Powiedz mi jeszcze w takim razie, skoro gadamy sobie o tych sytuacjach z sali porodowej i nie tylko, też mówiłeś o takim, trochę nawiązując do pytania Mateo, bo mam wrażenie, że odpowiedź trochę nie wybrzmiała. Mateo cię zapytał o to jakby momenty zwątpienia i tak dalej, natomiast wiem, że miałeś, chciałem cię zapytać o takie smutne momenty i porody, które może nie tyle nie kończą się
dobrze, bo tych chyba jest mało, prawda, że tracicie pacjentkę w trakcie akcji porodowej, o ile w ogóle kiedykolwiek. Nigdy mi się nie zdarzyło, przez ostatnie 7 lat, jak pracowałem w tej klinice, nigdy czegoś takiego się nie takie miejsce nie miało taka zdarzenia, taka nie miała miejsca. Jakkolwiek miewasz pacjentki onkologiczne. Tak, to było na początku mojej specjalizacji, ja wiem do czego, że tak powiem, pijesz i rzeczywiście taka pacjentka zmarła. Ale już po porodzie, z uwagi na swoją chorobę podstawową, jaką miała. I jakby ja doskonale ją pamiętam, jak się nazywała, wiem, jak to dziecko się rozwija, czasem dostaję wiadomości o to. Wiesz też, jak synek ma na imię. Dokładnie, ma tak samo imię na mnie jak ja, bo takie było życzenie tej pacjentki, więc jakby to też taki ładunek emocjonalny. Mam zdjęcia w telefonie tego synka cały czas, mimo że to było wiele, wiele lat temu. I jakby rzeczywiście. To taki jeden przypadek, który gdzieś tam straciliśmy tą pacjentkę, ale już to nie było, ale to nie była związana przyczyna z sytuacją położniczo-ginekologiczną, tylko zupełnie z inną. A to też się nie wydarzyło w trakcie akcji porodowej, tylko jakiś czas później, prawda? Ona trafiła zresztą chyba później na... To było tak, że ta pacjentka urodziła 27, bardzo łatwo to policzyć, bo ja następnego dnia trafiłem do szpitala ze swoim schorzeniem, więc urodziła 20 tam któregoś czerwca, a dowiedziałem się, że odeszła w październiku, także to nie można powiedzieć, można nawet powiedzieć, że to był połóg już. Także rzeczywiście taką sytuację raz miałem, jeżeli chodzi o pacjentkę. Jeśli chodzi o noworodki, które kończą niedobrze, czyli gdzieś tam odchodzą przedwcześnie. No oczywiście w klinice, w której pracowałem, z trzeciego stopnia referencyjności, jeżeli rodzimy takiego malucha 24 czy 5 tygodni, czyli dużo, dużo za wcześnie, no to taki wcześniak ma swoje problemy. I nawet jeżeli początki wydają się obiecujące, to potem neonatolodzy muszą zadziałać trochę bardziej inwazyjnie. Także siłą rzeczy może ten człowiek był na tyle niedojrzały, że nie przeżyje tego wczesnego okresu swojego bycia tutaj. I takie sytuacje się zdarzały często. Rzeczywiście im bardziej wysublimowana wada, choroba, różne rzeczy, no to tym możemy się spodziewać trochę gorszych rokowań dalej. Ale to też nie jest tak, że to jest nagminne. Ale raz na jakiś czas się zawsze zdarzało, niestety. Okay. A pamiętasz swój najtrudniejszy poród? Taki, który trwał ekstremalnie długo albo zrodził notabene tak dużo komplikacji po drodze? Było ich pewnie sporo, ale generalnie to my sobie zaradziliśmy zespołu. Zawsze, i to z całą mocą też, żeby to wybrzmiało, zawsze najbardziej tragiczną decyzją w czasie cięcia cesarskiego albo porodu po porodzie siłami natury jest krwotok i decyzja o wycięciu macicy. Co oznacza, że dalej w przyszłości pacjentka nie będzie mogła zajść w ciążę? Trzy kropki bym powiedział To nie jest wykluczone, ale względy etyczne są różne. To nie jest tak, że to zamyka zupełnie drogę i to jest hit. Okay. Nawet do własnego potomstwa. Bo są ciąże poza maciczne. Nie. Okay. No to za chwilę. Okej, okay. To weszliśmy w bardzo taką mocną medyczną Po wycięciu historię. Macicy możesz być w ciąży. Okay. Ale to za sekundę. Okay. Natomiast rzeczywiście najbardziej dramatyczną decyzją jest decyzja o usunięciu macicy. Z różnych powodów. Krwotoku, atonii, czyli niewystarczającego obkurczenia się macicy i tak dalej. No i taką decyzję parę razy byłem, że tak powiem, zaangażowany w takie operacje. No to są wtedy najtrudniejsze momenty. Bo są trudne operacje, technicznie nawet bym powiedział. I wtedy zawsze albo to się dzieje w nocy, albo na granicy dyżurów, albo w sobotę o 3 nad ranem. Takie historie. W najgorszych momentach. Co do wycięciu macicy. Jest taki gentleman, nazywa się Mats Bromström. Miałem przyjemność wielokrotnie z nim rozmawiać i znam część jego rodziny, ponieważ z Filipem studiowałem medycynę Bromströmem. Na akademii, czy tam na uniwersytecie, mamy ten oddział w języku nauczania i angielskim, więc studenci bardzo często ze Skandynawii, z uwagi na wysoki poziom medycyny nauczania w Warszawie i dużo mniejsze czesne niż w Szwecji, przyjeżdżają do nas. No i pan profesor Mats Bromström wysłał swojego syna Filipa tutaj, żeby z nami studiował. I akurat tak się złożyło, że był, że tak powiem, na roku równoległym ze mną. Znaczy troszkę młodszy ode mnie, ale finalnie trafiliśmy na mniej więcej podobny rocznik, więc byliśmy kumplami, bardzo dobrymi zresztą. I jesteśmy do dziś. I pan profesor Bromström przeszczepia macicę. Z różnych ludzi do różnych ludzi.
I to się udaje. Okay. Pierwsze takie przyszczepienie chyba miało miejsce w 2012 albo 2013 roku. I sąsiadka oddała macicę, 40-paroletnia, oddała macicę swojej sąsiadce, która miała wrodzony brak macicy. Właśnie po to, żeby mogła zajść w ciążę. I mogła zajść w ciążę, tak. Więc przeszczepiono macicę, zrobiono procedurę in vitro, dano leki immunosupresyjne, dotrzymała, zrobiono cięcie cesarskie, dziecko się urodziło, wycięto macicę tą przeszczepioną. No bo to jest taki inkubator. A, okay. Czyli, to jest chwilowo. Na te 40 tygodni. No trochę mniej oczywiście. No tak, tam 36 tak. Chyba wtedy było. No i tyle. Bo zdrowa... Więc można, ale w Polsce jest to... Wow. Nie wolno tego robić. Jeszcze. Nie. Znaczy myślę, że... Chcesz jeszcze? Może w przyszłe lata... 2023? No, to też, słuchaj, temat, który pewnie byśmy chcieli... Kropka, tu kropka. Nie. Tu kropka pozostaje. Nic. Nie zasłanie się może, proszę Wojtku, bo nie wiem, czy tam z głosem i obrazek pewnie jesteś taki wtedy zawachlarzowany. Dobra, a ile powinna taka dobrze donoszona ciąża trwać? Bo jakby ja nie mam... 40 tygodni. To jest dobre. Po 37 tygodniu mamy ciążę donoszoną, potem mamy ciążę w terminie, nie w późnym, po terminie i jakby w późnym terminie na tej zasadzie. Więc jakby generalnie do 42 tygodnia powinno być już po wszystkim. Do maksymalnie. Absolutnie maksymalnie koniec. Trochę tak cię na smutno zapytałem kilka minut temu o trudne przypadki i trudne porody, ale wiem, że też Mateo ma to na swojej liście, więc zdubluję to pytanie w naszym imieniu. Chciałem cię zapytać o takie porody, które wywołują u ciebie jakąś, no może nie tyle radość, ale wzruszenie, i wiem, że masz ich kilka na swoim koncie, łącznie z takim porodem no po kądzieli. Wiem, że twoja bratanica i jej poród wywołał u ciebie kilka łez wzruszenia. Tak, no to nie spodziewałbym się tego, że tak się coś takiego w ogóle wydarzy, bo ja zazwyczaj z tych twardszych ludzi jestem, ale w ogóle hitem był mój brat, który kompletnie nie ogarniał, co się tam dzieje, a ja doskonale wiedziałem, co za tymi drzwiami się wydarza i dlaczego jeszcze nie wzięli tego dziecka? Dlaczego baba promiennik ciepła włączyli? No, to narzędzie, dobra. To a chyba... ty nie wszedłeś na salę, prawda? Nie wolno mi. Nie mogłeś. Okay. No, rodzina nie wchodzi na salę cięciową. Okay. Ja jestem rodziną, więc tak. Akurat... A twój brat towarzyszył swojej partnerce, żonie? Nie, obok. Był mnie, na korytarzu. Ach, okay. A to była bratanica, przepraszam. Sala cięciowa to nie jest sala teatralna i wchodzą tylko tam ludzie, którzy powinni wchodzić. Ja mam takie zdanie. W niektórych szpitalach jest inaczej, ale zdania swojego nie zmienię. Natomiast rzeczywiście tutaj się mocno wzruszyłem, ale z takich pacjentek, które prowadziłem, no to rzeczywiście jest pani Iwona, którą serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj nawet tam próbowała się do mnie zadzwonić, tylko ja w gabinecie byłem. I to była taka ciąża po jednej stracie, potem po drugiej stracie. Potem pani miała bliźniaki, Pola i Jaś. I jeżeli mogę powiedzieć, z czego byłem najbardziej tak dumny z siebie wtedy, to, że do końca, do 37 tygodnia te bliźniaki doprowadziłem i rozwiązałem tą pacjentkę swoimi własnymi rękami. Także po naprawdę dramatycznych historiach położniczych, przy których też byłem w każdym tym wydaniu tej pacjentki, to jest w ogóle hit. I mówiłem jej, że pani Wono, może pani zmieni lekarza prowadzącego, bo dwa razy pecha panu przyniosłem. Ja tylko panu ufam. Mówię, okej. I jak przyszła do mnie z kolejną ciążą, po raz trzeci, przy tych dwóch niepowodzeniach, mówię, to jakiś koszmar będzie, zaraz znowu łzy będą już. No i udało się wszystko ładnie zrobić, także... Okej. I to był też ten moment, który cię jakoś tam rozczulił. Tak. No bo to... Myślałem sobie, że jest sens jeszcze większy w tym zawodzie. Ja się zżywam z tymi pacjentkami, a pacjentki trochę się zżywają ze mną. Wiecie, to jest tak, że ta pacjentka ci zaczyna ufać. To bardzo dobrze generalnie, że ufa się swojemu lekarzowi. Ja swojemu na przykład neurochirurgowi ufam bezgranicznie, bo dzięki niemu chodzę w ogóle po raz kolejny. Natomiast... jak mam problem, no to dzwonię do Pawła i mówię, Paweł, wiesz, bo tu mnie tak ciągnie. Nie daj spokój. I to jest pierwszy telefon jest do doktora Pawła, żeby mnie tam poskładał ewentualnie. A dopiero potem dostaj reszty. No tak, bo to się jakoś regularnie, z tego co widzę, łamiesz. Złamałeś się w 7 roku życia i od tego się właściwie fascynacja medycyną. Niebezpieczna jest znajomość mojej osoby, jeżeli chodzi o twoją wiedzę. Ale rzeczywiście ja się połamałem, czego wynikiem jest ta moja blizna po jednej i po drugiej stronie.
No i wtedy właśnie chciałem zostać lekarzem, bo wiedziałem, że to jest fantastyczny zawód w tym kitlu i tak dalej. Szpital przy Litewskiej, o którym zawsze wspominasz. Tak jest. Przy tego typu, tak jest. Przy tym wątku. Tak jest. Mateo, no, piłka do ciebie. Nie, ja chciałem, bo ten wątek neurologii, co się wydarzyło? Ja miałem przepuklinę w kręgosłupie na poziomie L4, L5, S1. Czyli tak, jak masz krążki międzykręgowe i krążki mają... Inaczej, jak masz trzony kręgów i krążki międzykręgowe między nimi, to krążek jest zbudowany z takich... W środku jest jądro miażdżycy i masz takie pierścienie włókniste wokół nich. Jak jesteś tak duży jak ja, w sensie wzrostu, to w pewnym momencie te więzadła, które tam trzymają, puszczają i krążki międzykręgowe, te pierścienie włókniste zaczynają jakby modelować twoje nerwy korzeniowe i zaczyna się rwa kulszowa. Jak się zaczyna rwa kulszowa, to albo ją leczysz, albo tak jak ja, zaciskasz zęby i idziesz dalej. I to było głupie, żeby się nie rehabilitować wcześniej, tylko jakby trochę pobolało, trochę przestało, trochę leków przeciwbólowych wziąłem i tak dalej. Ale w pewnym momencie to pękło wszystko i się wylało. No to trzeba było szybko operować mnie, tak naprawdę bardzo szybko. No. I właśnie zadzwonię do Pawła, który mi powiedział, że Paweł, wiesz, bo jest taka sprawa, co? Stopa mi opadła. Jezus Marian, to przyjeżdżaj. No i przyjechałem. A dawno temu to było? Czy? 5 lat temu. To niedawno. No, 31 lat miałem. Człowiek, który się po 30. W którym ty jakieś... Jeszcze, czy nie? Nie pamiętam. Wow. No. Okej. Okay. To dziękujemy jemu, bo... Tak. Bo dzięki temu jesteś... Ja Pawłowi jestem bardzo wdzięczny, że mnie poskładał. No, a dużo właśnie rozmawiamy. Pół roku trwało, znaczy 3 miesiące w ogóle takiego nauka chodzenia na nowo trochę. Pół roku w miarę dochodzenie do sprawności, a tak naprawdę 1-2 lata, zanim to się wszystko tam zagoiło. Mhm. A tutaj właśnie rozmawiamy rodzice, nie rodzice, na rodzinie i tak dalej. Lekarz też musi trochę dbać o siebie. No. My o tym zapominamy oczywiście. Ja chciałbym się spytać, jak kontakt z twoimi rodzicami? Czy od małego jakoś w sensie były zawsze wspierane? Czy... Tak, ja miałem bardzo fajne dzieciństwo pod tym względem. Takie dosyć bezstresowe. Znaczy to nie było bezstresowe wychowanie, bo no to nie było na pewno tak. Ale jakby no rodzice są moimi inżynierami, jedno i drugie. Są równolatkami. Mają fajną taką datę urodzin, bo urodzili się dzień po dniu tego samego roku, więc łatwo chociaż zapamiętać. Mama jest dzień starsza, tata dzień młodszy, więc jak przychodzi co do czego, to no kochanie, ale to ty jesteś starsza, podejmujesz decyzję, więc jest zawsze jest lekko lekki bunt, ale nieważne. I zawsze byliśmy tam z bratem wychowani tak, że na początku jest jakby praca, jakby nauka i cała reszta, a potem dopiero można coś więcej zrobić, więc kiedyś może się na tym łapałem, że o Jezu, znowu trzeba do książek, już ile można, a teraz patrząc na tym, na kolegów z podstawówki moich, których gdzieś tam czasem widuję tu niedaleko, to uważam, że to była dobra szkoła na tej zasadzie, o tak powiem. A z bratem to... Brat jest starszy od ciebie, prawda? Brat jest starszy ode mnie też dziwna... 2 lata? Nie. 11 miesięcy. 11 miesięcy. Mój brat jest ze stycznia, jestem z grudnia, my mieszkamy niedaleko siebie, ale też każdy ma jakieś tam swoje własne życie. No mnie głównie nie ma, więc ciężko mnie generalnie w ogóle złapać zewsząd. Ale mamy bardzo takie, bym powiedział, no, poprawne stosunki. Nie mogę powiedzieć, że jesteś jest po prostu źle. Dla ludzi. Tak, no to chyba też dobre podsumowanie można powiedzieć, tak. Okay, albo brzydsze, jestem człowiekiem do wynajęcia na 40 tygodni. Ale też to słuchajcie, to nie jest tak, bo bardzo często ten kontakt po ciąży też jest. Mm-hmm. I ja zawsze mówię, że w ramach moich kompetencji i możliwości też chętnie pomogę. Kiedyś umawiałem jakąś wizytę ojca pacjenta, czyli ojca tego dziecka, jego ojca do urologa gdzieś tam w szpitalu. Komuś tam pomogłem na kardiologii, komuś pomogłem na chirurgii, komuś gdzieś tam załatwiłem, ale bo to jest kolejka, słuchajcie, także to nie jest tak czy siak, ale rzeczywiście tam, że ktoś miał, kolega miał jakiś pełny grafik, a mi zależało na tym, żeby ta pacjentka była obejrzana, czy pacjent. No zadzwoniłem, poprosiłem osobiście i tak dalej, i tak dalej. Także to zawsze uważam, że jak się lekarzowi chce, to jest łatwiej. Jak się nie chce, to jest gorzej.
Bo to wszystko, w ogóle polska medycyna, i to jest może konkluzja tej rozmowy o medycynie, wydaje mi się, że stoi pasją lekarzy do tego, co robią. Bo ja nic nie muszę, tylko ja i tak to robię, bo tak trzeba. Tutaj ma pani mój numer, tu jest pani Hania, tu jest pani Danusia, tu pani się mówi, tu pani pójdzie, ja zostanę, zrobię badanie, opiszę za 3 dni, a nie za 3 tygodnie. I generalnie to jeszcze działa, dlatego że nam się chce, wszystkim, od pań z rejestracji do kierowników klinik. I to, że pani Krysia Salowa, moja ukochana ze Starynkiewicza, zawsze wiedziałem, jak dzieci się nazywają, zawsze wiedziałem, jak mąż się czuje, czy mąż ją wkurza, czy nie. Czy ostatnio pani Asi, ten jej syn jest bardzo takiego wysoki mężczyzna, mojego wzrostu i tak dalej. No ja robiłem jakieś tam porządki przy remoncie, wszystko ładnie poukładałem. Ja już tego nie używam, to pani to weźmie, była zachwycona, bo dostał jakiś tam płaszcz, który miałem 3 razy czy 4 razy na grzbiecie. Więc jakby ta tkanka szpitalna to jest w ogóle taka trochę rodzina, bo my więcej czasu spędzamy tam niż w domu, kropka. I jakby to mnie, ja traktuję swój dom jako sypialnię. I to też niekoniecznie, bo dyżuruję. Natomiast to wszystko działa dlatego, że nam się jeszcze chce. O. Bo jak się nam przestanie chcieć, to już będzie bardzo źle. To taka smutna trochę, mam wrażenie, konkluzja na temat świata medycznego. Ale tak jest. No tak jest. I to chociaż ja szczęśliwie znam tylko tych, co się chce. Może tak. Mm. No właśnie, bo ty trochę powiedziałeś o tym, że ta Polska już się nie mówi chyba ochrona, tylko służba zdrowia. Nie, teraz, prawda? Służby więcej zarabiają. Mówimy ochrona zdrowia. Ochrona, czyli jednak ochrona. Dobra, więc polska ochrona zdrowia przynajmniej w tym sektorze publicznym działa dzięki tym, którym się chce. A tobie zdaje się, chce się podwójnie, bo ty jeszcze prowadzisz profil na Instagramie, który ma ponad 200 tysięcy followersów. Teraz od 6 lat, z tego, co nam powiedziałeś tak, przed chwilą. To jest coś, co ja traktowałem jako praca w międzyczasie. Mm. Chociaż jak mi statystyka co niedziela przychodzi, że spędziłem tam 5 czy 6 godzin przed ekranem telefonu i codziennie mówię, kiedy? Kiedy? To ktoś inny. Nie, ja to robię sam. Nie mam ghostwritera czy coś takiego. Wszystko, co piszę, robię zdjęcia, to albo pacjentki robią, zazwyczaj tak jest, albo ja robię te zdjęcia i ja to piszę. Ale ja to robię sam i dalej traktuję to jako zabawę, mimo że to doskonale wiem, że to nie jest zabawa, ale zabawę pod tym względem, że to jest takie pro publico bono, za to nikt nie płaci, doskonale wiem, no, że tak. Robimy to, że potem możemy mieć jakieś gratyfikacje z tego, że ktoś nas poprosi o coś, żeby wykonać jakieś zadanie, za które my dostaniemy wynagrodzenie. To tak, to zgadzam się, ale też te media społecznościowe są takie, że my dużo dajemy, ale my też dużo dostajemy. Ja dzięki temu, czy ty, jesteśmy tak. Rozpoznawalni. No tak. Byłem kiedyś na konferencji we Wrocławiu, o, pan doktor Falencki, mówi, okej, fajnie, no, zdjęcie z Bobasem jakieś tam, okej. Także to jest bardzo miłe oczywiście, jeżeli to jest jakoś tam fajnie robione. I jeżeli się mam kojarzyć z czymś, to pewnie się kojarzę z tymi zdjęciami z Bobasami. Mhm. I tego, zobaczcie, tego nikt nie podrobił, że tak powiem. Tego nikt nie robi. To jest tylko Falencki i koniec, nie? To od razu wiadomo, kogo tak, chodzi. Tak. Jakby, ale to zupełnie, słuchajcie, to powstało, to pierwsze zdjęcie z tym Bobasem wiele temu, tak kompletnie przypadkowo. Kompletnie. To w ogóle nie miałem zamiaru tego czegoś takiego robić. No i tak jakoś poszło samo. Takie rzeczy dzieją się same. No tak. Tak jak bałagan. Swoim życzem. Tak. Sam się rodzą. Tak, sam się. Nie. Samo się zrobiło, tak? Nie. Siłą natury. Albo siłami położnika. No właśnie, słuchaj, bo ten twój Instagram to nie tylko jest, mam wrażenie, promocja trochę jednak mimo wszystko tej wiedzy ginekologiczno-położniczej, ale też... społecznościowe to jest przede wszystkim promocja własnej osoby, kropka. No i chciałem powiedzieć. I jakby zaakceptujmy. Jasne, to. No okej, okay. Jest tam dużo ciebie, są tam twoje jakby różne osiągnięcia zawodowe i prywatne. Jest to też taka, bym powiedział, przestrzeń i arena do promocji twoich dobrych przyjaciół, ale też lekarzy po fachu. Zgadzam przyjaciół, się. Przyjaciółek. Tak. Często, no może akurat u ciebie nie często występuje, ale wiem, skądinąd, że pracujesz w kilku miejscach, między innymi w Premium Medica, gdzie twoją koleżanką jest Nikola Wysocki. Sochacka, wójcicka Sochacka. Ładnie, tak. Znacie ją państwo pewnie pod nikiem albo tak. Pseudonimem Mama Ginekolog. Tak. Wiem, że jesteście dobrymi kolegami. Ty często o Nikoli fajnie się wypowiadałeś w kontekście też jej działalności publicznej, zbierania chociażby na WOŚP. Jej się udaje zawsze kilka
milionów przy okazji wyciągnąć, więc pewnie już coś tam planujecie, a właściwie Nikola planuje w tym roku. Ale chciałem cię zapytać o jednak taką aferę medialną, która ją swego czasu dotknęła. Nikola, która ma właśnie nick pani ginekolog, no, pochwaliła się swego czasu na Instagramie informacją, że nie udało jej się zdać egzaminu specjalistycznego, co podchwyciły media, no głównie plotkarskie, umówmy się, i zrobiła się z tego olbrzymia bura. I właściwie w tym kontekście, już nie grzebiąc, jakby wiesz, plotkarsko sobie w tym, bo to wydarzyło się, przebrzmiało, zdaje się, że ona ten egzamin w końcu zdała. Chciałem zapytać, od którego momentu ginekolog może się oficjalnie nazywać ginekologiem? Tak naprawdę od momentu, kiedy gdzieś zaczyna pracować w przychodniach przyszpitalnych i miała zgodę kierownika specjalizacji swojej na to, żeby pracować jakby na tak zwanym mieście albo w poradniach, to w zasadzie NFZ od drugiego albo od trzeciego roku specjalizacji taki lekarz przyjmuje pod tabliczką lekarz ginekolog położnik, ale nie lekarz specjalista. Okay. I jeżeli chodzi o kierowanie pacjentek, inaczej, na kwalifikacje pacjentek do zabiegów różnego rodzaju, mniejszych albo większych, potrzebujesz jednak pieczątki lekarza specjalisty. Kropka. I jeżeli egzaminu specjalizacyjnego nie masz, to nie możesz tego robić, więc każda decyzja twoja, dobra czy zła, musi być przejrzana albo jakby zaakceptowana przez starszego kolegę po fachu z tytułem lekarza specjalisty. Tyle. Okay, to nic nadzwyczajnego. Okay. To jest trudne, bo generalnie medycyna stoi trochę na... To jest taka trochę symbioza. Lekarze rezydenci, którym do niedawna jeszcze byłem, nie mogą nic zrobić bez specjalistów. Ale specjalistów nie jest tak dużo jak lekarzy rezydentów w sensie takich szpitalnych, prawda? Każdy rezydent kiedyś się staje specjalistą oczywiście, natomiast specjaliści bez rezydentów też tego nie zrobią. Bo jeżeli na przykład na oddziale jest jeden specjalista, trzech rezydentów, to domyśl się, kto pracuje. Odpowiedź nie jest oczywista. Oczywiście pracują wszyscy, ale decyzje ostateczne podejmuje specjalista. Bo medycyna w Polsce ma trochę taki feudalny wymiar. Tak, tak, to wiem. Rozmawiałem niedawno z najmłodszym profesorem w Polsce, Mateuszem Hołdą, i on absolutnie dokładnie to podniósł. Tak, więc jakby wiadomo, że ktoś, kto ma tytuł profesora, nie będzie robił tego co rezydent, albo odwrotnie. Ale ja na przykład, jak jestem specjalistą, to robiłem wypisy, robiłem obserwacje, chodziłem na obchody, te takie położnicze i tak dalej, jakby... Wzbogacałeś swoje doświadczenie. No, kolegom trzeba było pomóc. Jak jest praca do wykonania, to tą pracę trzeba zrobić. Kropka. No, do 14, po 14 jest dyżur. Trzeba kolegom zrobić tak, żeby mieli na dyżur przygotowane wszystko, żeby jak najmniej pracowali, bo dyżur jest od dyżurowania, a nie od wymyślania sobie nowych aktywności. I jakby tak zostałem nauczony i tak robię. I tak będę robić. I swojego zdania nie zmienię. Bo nawet najwięksi profesorowie, jak nie mają teamu, nie mają drużyny, nie mają tych rezydentów, młodych specjalistów i tak dalej, to nie sami mogą co najwyżej, wiesz, zagrać na nosie. Pomachać tym świstkiem. I są, no i co z tego? Jasne. Dopiero z zespołem są silni. I tyle. Okej. Okay. Teamwork. Zamykamy? Zamykamy? Jeszcze o pasję ostatnie. O pasję. No tak, bo nie zapytaliśmy, maglowaliśmy pana doktora, medycznie, a pan doktor przecież... Czego się państwo jeszcze na końcówce dowiecie? Ma multum pasji, bo i gra na pianinie, i podróżuje, i uwielbia szybkie samochody, i jeździ na nartach. Wszystko ale ma i gram golfa nawet. Ale ma jedno swoje ulubione miejsce we Włoszech, do którego jeździ od 25 lat, i nie udało się nawet Beacie Sadowskiej zaprosić go do Chamonix. Cortina d'Ampezzo jest moim ukochanym miejscem na świecie, jeżeli chodzi o narciarstwo. Jeżdżę tam od już więcej niż 25 lat. No teraz pandemia trochę mi pokrzywała plany, bo nie byłem te 2,5 roku na nartach, ale może mi się w przyszłym uda polecieć. Od wielu lat to jest ten sam hotel. Ja mieszkam tak naprawdę pod Cortiną, bo ja mieszkam już po włoskiej stronie oczywiście, w takiej miejscowości, nazywa się Val d'Ora di Mezzo. I jest to urocza miejscowość, gdzie już wszyscy nas znają rodzinnie, ja też znam wszystkich. I zawsze jeździmy do Cortiny na Tofane. Jak ja sobie wypiję drinka na Tofanie, to wiem, że właśnie zaliczyłem wyjazd w góry. Ale Cortina d'Ampezzo jest po prostu uroczym miejscem. Niektórzy złośliwi mówią to, co też mówiłem 3,5 roku temu, że tam się nic nie zmieniło od Igrzysk Olimpijskich w 56 łącznie z wyciągami, ale to już nieprawda jest. Zresztą Cortina jest bardzo ładnie odnowiona, odrestaurowana, szczególnie ta główna ulica. Ceny też są bardzo mocno odrestaurowane. No, to prawda. I w kawiarni to nie jest tak, że za 1 euro się już wypije to espresso, ale rzeczywiście atmosfera miejsca jest fenomenalna.
I co roku chętnie tam wracam, więc no, super. No. No taki trochę Włochem jesteś, jak już tyle. Bardzo dużo pacjentów, pacjentek bardziej mówi, kiedyś byłem na takim obchodzie położniczym i usłyszałem rozmowę dwóch pacjentek, ale ten lekarz to jest z Polski, albo ten lekarz to mówi po polsku. Mówię, no tak, mówię po polsku, ale rzeczywiście... Po urodzie się, że tak powiem, oceniałeś? Zawsze Włoch, zawsze byłem Włochem. Więc no może jakieś tam korzenie, nie? Kto wie? Mamma mia. To jeszcze o muzykę na koniec w takim razie pozwolisz, bo wiem, że wiemy też, że grasz na fortepianie, masz fortepian w domu, zdaje się, że ćwiczysz regularnie. Masz swoich ulubionych twórców, Sinatra się między innymi do nich zalicza. Oczywiście. I grywasz go w miarę regularnie, tak jak Nat King Cole'a. Natomiast... Kiedy zespół? O. Nie, słuchajcie, ja jestem pod tym względem bardziej solo, ale rzeczywiście mam takiego kumpla Piotrka, z lekarzem też we Wrocławiu mieszka. I jak przyjeżdża na kongresy tutaj albo na jakieś wykłady do Warszawy, to zawsze bierze ze sobą gitarę. I wtedy rzeczywiście we dwóch gramy. Ale to, wiecie, to moje pianino to jest taka terapia trochę na koniec dnia, bo ja siadam tam koło 11 wieczorem albo 12 w nocy i po prostu sobie gram te 20 minut czy 25 i idę spać. Szczęśliwie na moimi sąsiadami piętro wyżej są aktorzy z Teatru Narodowego, więc pod tym względem mam troszkę bardziej odpuszczone, ale i zdarzyło się, że Sławek Uniatowski zasiedział się do 5 nad ranem u mnie kiedyś, także no wtedy mieli wszyscy koncert, można powiedzieć, całe osiedle. Ale nie robisz żadne szkoły, kursy? Nie, tak ja miałem nie, takie, po prostu... ja się bardzo późno nauczyłem grać na fortepianie, miałem 23 lata, 22 i miałem takie prywatne lekcje, ale dostałem od taty w prezencie pianino i mówię, no jak ci się nie uda, no to będzie ładny mebel na ramki. No ale szczęśliwie jest i mebel na ramki i się tam nauczyłem trochę brzdąkać na tych klawiszach. Ale rzeczywiście czasu jest coraz mniej. I podobno sąsiedzi z góry, zdaje się, czasami zamawiają utwory dla swojej małej córeczki, która chętnie zasypia przy fogu. To jest niebezpieczne to, co mówisz, ale tak. Ja rozmawiałem już off camera, skąd tyle wiesz o mnie. Dobry research. Potem poznacie podcast Bądziorno. Tak. To co? Finiszujemy. No, jesteśmy już na finiszu. To jest już końcówka tego podcastu. To co? Standardowa końcówka. Standardowa końcówka. Moi drodzy, my się widzimy razem z Oskarem w kolejnym odcinku. Nie wiemy, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Nie ustając, jest to nieprawda, ale po prostu przytaknę, żeby była zgoda w tym duecie. Dziękujemy bardzo. Wojtek Walencki był naszym gościem. Do zobaczenia w kolejnym. Ciao! Ciao!